dobry Państwu. Miło mi powitać wszystkich Państwa ponownie. Prawie równo rok temu gościliśmy właśnie naszego tutaj najczcigodniejszego gościa od wielu lat. Tak myślałem, że być może ja nie mam kontaktów tutaj oficjalnych z władzą, ale może ktoś z Państwa ma jakieś dojścia i może by po tych wszystkich latach pomyśleć, żeby pana Stanisława Michalkiewicza no, uczynić honorowym obywatelem miasta Nowego Sącza. Więc przywitamy. Spotkanie organizuje Oddział Nowosądecki Kongresu Nowej Prawicy. Tytuł dzisiejszego wystąpienia pana Stanisława to Polska wobec kombinacji operacyjnych. Ja nie będę tutaj przedłużał, ponieważ tych kombinacji operacyjnych było dużo, pewnie o następnych i na tych, które prawdopodobnie mogą się zdarzyć, będzie mówił już pan Stanisław Michalkiewicz. Ja natomiast powiem tylko o takiej mikro kombinacji operacyjnej, z jaką spotkaliśmy się w Gorlicach, oto na przywitanie pana Stanisława do Gorlic kilka godzin temu właśnie przybył uroczyście, przybyło towarzystwo, towarzysze, można nawet powiedzieć, mówiąc językiem pana Stanisława, właśnie słynnego alimenciarza i tego drugiego pana, który zajmuje się sprowadzaniem kobiet z Włoch, żeby zaprotestować przeciwko wystąpieniu pana Stanisława w instytucji publicznej, jaką jest Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach. To tak a propos takiej mikro kombinacji operacyjnej. Proszę Państwa, po spotkaniu jak zwykle zachęcamy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Ze spotkań wiemy, że pan Stanisław sobie to bardzo ceni. Następnie możemy skorzystać z oferty książkowej, a przede wszystkim z zionących mową nienawiści publikacji pana Stanisława Michalkiewicza. Oddaję niniejszym głos naszemu gościowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Andrzejowi Paciejowi, Kongresowi Nowej Prawicy za zaproszenie mnie tutaj. Państwu dziękuję za obecność. Państwu stawom dziękuję za życzliwą opiekę, jaką nade mną roztoczyli. No i muszę się pochwalić. Wprawdzie moja skromność jest znana na całym świecie, ale muszę się pochwalić tym, że no to taki szwaler powitalny, z jakim się spotkałem w Gorlicach, to świadczy o popularności. Byle komu takiego szwaleru nie organizują, prawda? A mnie zorganizowali. Gdyby jeszcze się tak zdarzyło, o czym tutaj pan Andrzej wspominał, żebym został honorowym obywatelem Nowego Sącza, to dopiero by tu było szpalerów, a szpalerów. No, ale to wszystko przed nami. Proszę Państwa, przechodzę do tematu Polska wobec kombinacji operacyjnych. Jak Państwo pamiętacie, 16 grudnia część posłów opozycyjnych podjęła próbę zablokowania ustawy budżetowej. W odróżnieniu od innych ustaw, nieuchwalenie ustawy budżetowej w przepisanym konstytucyjnie terminie rodzi skutki prawne w postaci pojawienia się możliwości skrócenia kadencji Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach prezydenta. Ale no jasne jest, że pan prezydent Andrzej Duda takiej decyzji by nie podjął, nawet gdyby ustawa budżetowa nie została uchwalona w pewnym terminie, bo to jest tylko taka możliwość, to nie jest konieczność. Ale właśnie o to chodziło, żeby nie podjął takiej decyzji, bo wtedy byłby pretekst do oskarżenia go o łamanie konstytucji ze wskazaniem już konkretnego przepisu, że on tu miał taką możliwość, a z niej nie skorzystał, no i w ten sposób państwo wprowadza na manowce. Proszę Państwa, to był początek tej kombinacji operacyjnej. Gdyby pan prezydent Duda mimo nieuchwalenia ustawy budżetowej tego ruchu nie zrobił, no to wtedy ta grupa posłów opozycyjnych kreowałaby się na alternatywny, a właściwie nie alternatywny ośrodek władzy, tylko prawdziwy, demokratyczny ośrodek władzy,
który własnymi wypielęgnowanymi ciałami tamuje drogę faszyzmowi. Co to podnosi głowę? No więc bardzo wiele w takich sytuacjach zależy od międzynarodowego uznania. I tutaj z drugiej strony, to znaczy ze strony naszej Złotej Pani, taka koordynacja się pojawiła. 16 grudnia do Wrocławia pod pretekstem uczestnictwa w jakimś kulturalnym wydarzeniu przyjechał pan Donald Tusk. Prawdopodobnie po to, że gdyby kombinacja operacyjna rozwinęła się w pożądanym kierunku, to on by z terytorium polskiego kreował się na pełniącego tymczasowo obowiązki prezydenta państwa. Bardzo dużo zależy, jak powiedziałem, od międzynarodowego uznania i o to też się zatroszczono. Na 21 grudnia, a więc zaledwie kilka dni później, w trybie nagłym zostało wyznaczone posiedzenie Komisji Europejskiej poświęcone sprawie polskiej. Więc gdyby kombinacja operacyjna rozwinęła się w pożądanym kierunku, to prawdopodobnie z takim aktem międzynarodowego uznania tych tymczasowych, ale demokratycznych za to władz, byśmy mieli do czynienia. No a kiedy rozpoczęła się kombinacja, kiedy rozpoczęło się blokowanie sali plenarnej Sejmu, żeby nie dopuścić do uchwalenia ustawy budżetowej, tego dnia na zewnątrz Sejmu, dookoła Sejmu zaczęły się gromadzić, przypuszczam, że w znacznej części konfidenci zwołani w trybie alarmowym z całej Polski, no i tacy tam myśleli, że z tą demokracją to są naprawdę, żeby przedstawiać zagniewany lud. Zagniewany lud, bo to wszystko w interesie obrony demokracji. A o wadze tego zadania świadczyła obecność na miejscu pod Sejmem najstarszego kiejkuta III Rzeczypospolitej w osobie pana generała Marka Lukaczewskiego. Tamci konfidenci, jak zobaczyli, że sam pan generał Lukaczewski we własnej osobie się pojawił, no to prześcigali się w gorliwości, skoro rewizori z Peterburga, prawda, sam przyjechał, no to prześcigali się w gorliwości, rzucali się pod samochody, a pan Diduszko nawet udawał nieboszczyka, a pani Diduszkowa, jego żona, pochylała się nad nim w pełnym rozpaczy geście, niczym jakaś Matka Boska marksistowska. Ten przymiotnik marksistowska w tym przypadku jest jak najbardziej uzasadniony, dlatego że pani Diduszkowa w cywilu jest kolaborantką krytyki politycznej, więc jak najbardziej marksistowska. No, ale Jarosław Kaczyński, wirtuos intrygi Jarosław Kaczyński, wyprowadził część posłów do sali kolumnowej Sejmu i tam ustawa budżetowa została uchwalona. Także moment zaskoczenia został zmarnowany. Natychmiast się rozpoczęły potępieńcze swary, czy ta ustawa budżetowa jest legalna, czy nie. Jedni utytułowani krętacze twierdzili, że jest absolutnie nielegalna, ale inni twierdzili, że jest legalna. Więc na tym tle mogą tu się rozpocząć bardzo poważne spory merytoryczne. Na pewno powstaną rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Niebywale się rozwinie jurysprudencja, ale moment zaskoczenia został zmarnowany. Jeszcze to by może nie miało takiego znaczenia, gdyby nie to, że w Berlinie najwyraźniej przesadzono z oceną głębokości bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych. Bo dlaczego ta kombinacja operacyjna została wyznaczona na 16 grudnia? Otóż, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych 8 listopada odbyły się wybory prezydenckie. Zawsze się odbywają, co tam 4 lata, wybory prezydenckie. I między dniem wyborów, a między dniem, kiedy nowo wybrany prezydent obejmuje urzędowanie, upływa 2 miesiące prawie, w czasie których występuje normalnie nawet coś w rodzaju bezkrólewia, bo ustępujący prezydent już nie podejmuje żadnych decyzji, które mogłyby wiązać ręce jego następcy. A prezydent elekt nie podejmuje żadnych decyzji, bo jeszcze nie został zaprzysiężony, jeszcze nie objął urzędu, więc występuje coś w rodzaju bezkrólewia.
ubiegłym roku to bezkrólewie było znacznie głębsze niż we wszystkich poprzednich kampaniach wyborczych. Bo we wszystkich poprzednich kampaniach wyborczych, no zawsze tam, dopóki kampania trwała, to były jakieś przekomarzania. Ale potem, kiedy klamka zapadła, kiedy prezydent został wybrany, to te emocje natychmiast gwałtownie opadały. No i rozpoczynały się już rutynowe, tam składali sobie gratulacje i tak dalej. Tym razem było inaczej. Wojna polityczna, która się rozpoczęła w trakcie kampanii wyborczej, wcale nie ustała po wyborach. Przeciwnie, nawet sprawiała wrażenie, jakby się rozwijała. Mogłem o tym się przekonać osobiście, będąc w grudniu ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych, znaczy w Nowym Jorku, w New Jersey, w Bostonie, że ta wojna polityczna nie dość, że nic się nie skończyła, to się rozwija. Sam miałem w ręku taką ulotkę werbunkową w Nowym Jorku na demonstrację przeciwko prezydentowi Trumpowi z zaznaczeniem stawki godzinowej za udział, $18,5 za udział w demonstracji przeciwko prezydentowi Trumpowi. Nie była podpisana ta ulotka, kto te pieniądze płaci, ale fama głosiła, i to ze wszystkich stron, że płaci Jerzy Soros. To było prawdopodobne, tym bardziej, że media doniosły, że on na wyborze Donalda Trumpa, nie wiem w jaki sposób, ale że stracił $1 miliard. No to nic dziwnego, że chciał się odkuć jakoś. No i sfinansował tam, jak ktoś się zdecydował na to, żeby dostać po mordzie przed kamerami telewizyjnymi, to jeszcze drożej tam. Lepsza stawka była, ale za sam udział taki, za samą obecność to było $18,5. Więc wydawało się, że tak, to bezkrólewie jest znacznie głębsze niż zazwyczaj. W związku z tym nikt w Stanach Zjednoczonych nie miał głowy do zajmowania się tym, co się akurat tam w Polsce stało. Zatem trzeba wykorzystać ten sprzyjający moment, stworzyć w Polsce fakty dokonane. No, potem, jak już się te fakty dokonane stworzy, to prezydent Trump będzie musiał je przyjąć do wiadomości, bo w polityce fakt to tak jak w religii dogma. Nie dyskutuje się z nimi, tylko się je przyjmuje do wiadomości. Ale ta ocena Berlina, głębokości tego bezkrólewia w Stanach Zjednoczonych, chyba była przesadzona. Bo rzeczywiście bezkrólewie było głębsze, ale no nie takie, żeby tam stracili kontrolę nad rozwojem wypadków. I 15 grudnia, więc na dzień przed rozpoczęciem kombinacji operacyjnej, przyjechał z kilkugodzinną wizytą do Warszawy Rudolf Giuliani, prawa ręka prezydenta Trumpa, i odbył dwugodzinną rozmowę z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. O czym tam rozmawiali, to ja tego nie wiem. No, nie wiem, ale coś tam muszę wiedzieć, więc dowiedziałem się, że podczas tej rozmowy obydwaj panowie dogadali się do wspólnych znajomych, a właściwie do jednego wspólnego znajomego, ale za to takiego, który starczy na cały legion wspólnych znajomych, to znaczy do pana Leiba Fogelmana. Okazało się, że pan prezes Kaczyński chodził z Leibem Fogelmanem do szkoły. No a Rubisz Tonko zna, a Rudolf Giuliani zna Leiba Fogelmana, bo Leiba Fogelmana każdy zna. A jak ktoś go nie zna, to się nie ma co pokazywać w porządnym towarzystwie. No i jak, skoro takiego wspólnego znajomego mieli, no to jasne, że tym lepiej. No i czyjaś mocna ręka w rezultacie z taką siłą wcisnęła hamulec, że cała kombinacja operacyjna poleciała do przodu na pysk. I niemiecka gazeta, niemiecki dziennik Die Welt po 3 dniach zatrąbił do odwrotu. No, tam ukazał się taki artykuł, że no trudno, musimy na pewien czas przynajmniej pogodzić się z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. I po kilku dniach, po ukazaniu się tego artykułu, nasza złota pani, to znaczy pani kanclerz Angela Merkel, przepraszam, tutaj chciałbym wyjaśnić, dlaczego panią kanclerzynę nazywam naszą złotą panią. Kiedyś mówiłem nawet o tym Radio Maria. To jest cytat. W czasie okupacji Niemcy, kiedy pędzili Żydów do pracy
to kazali im śpiewać taką piosenkę. Marszałek Śmigły Ryc nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. Więc nasza złota pani do tego. No więc nasza złota pani zapowiedziała, że przyjedzie 7 lutego do Warszawy z gospodarską wizytą. Z gospodarską wizytą. Widać było, że wojna na tym etapie przynajmniej została zakończona, kombinacja operacyjna została zakończona i tylko ci posłowie, którzy tam okupowali salę plenarną, nie bardzo wiedzieli, co w tej sytuacji robić. Chyba nikt ich nie poinformował, że kombinacja operacyjna jest odwołana. Więc oni nadal te sale okupowali na podobieństwo tego partyzanta z anegdoty, co to nie wiedział, że wojna się skończyła i wysadzał, to i wysadzał, prawda? To oni też wreszcie ktoś im powiedział, słuchajcie, no już odwołane wszystko jest, więc... No i się zreflektowali i tam te sale uwolnili. No i tak się to wszystko skończyło, to znaczy nie skończyło się, bo nasza złota pani zgodnie z zapowiedzią przyjechała 7 lutego do Warszawy, ale nie był to przyjazd do Kanoscy wcale, bo na 2 dni przed przyjazdem do Warszawy nasza złota pani pokazała tęgi kij w postaci oświadczenia, że bardzo jej się podoba koncepcja Europy dwóch prędkości. W przełożeniu na język ludzki koncepcja Europy dwóch prędkości polega na tym, że decyzje w ramach Unii Europejskiej podejmowane byłyby w wąskim gronie załogi twierdzy Europa, a potem przekazywane do wykonania peryferiom, do których jest zaliczony nasz nieszczęśliwy kraj. I ta deklaracja, to był tajemniki właśnie, który nasza złota pani pokazała, no i ta deklaracja naszej złotej pani była w Warszawie zaskoczenie, nieprzyjemne zaskoczenie, co było tyle dziwne, że i pan prezes Kaczyński, i pani premier Beata Szydło, i pan minister Waszczykowski od roku mówili o tym, że trzeba zreorganizować Unię Europejską na nowych zasadach. I kiedy nasza złota pani przedstawiła taką propozycję, to byli zaskoczeni. Ja wyprowadzam z tego wniosek, że po prostu nie było żadnego alternatywnego pomysłu, tylko tak mówili. No to jak oni nie wykazali inicjatywy, to nasza złota pani wykazała inicjatywę, bardzo zresztą w konsekwencjach groźną dla Polski i krajów peryferyjnych. No i odbyła nasza złota pani rozmowę z panem prezydentem Dudą, z panią premier Beata Szydło. Beato Szydło nawet 2 rozmowy. Podczas pierwszej rozmowy pani premier niedostatecznie była zorientowana, jaki jest rozkaz. W związku z tym podczas pierwszej rozmowy tego samego dnia koncepcja Europy dwóch prędkości nawet jej się wstępnie podobała. A dopiero podczas drugiej rozmowy już została poinformowana, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. W związku z tym już się jej nie podobała. No, a na koniec pani nasza złota odbyła rozmowę z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, uznając w nim de facto naczelnika państwa. Bo to jest taki rodzaj uznania de facto. De jure nie mogła tego uznać, dlatego że konstytucja nasza, na którą się teraz wszyscy powołują, tak składliwie, nie przewiduje takiego stanowiska. Nawiasem mówiąc, to jest optymistyczna taka okoliczność świadcząca o wyższości ducha nad materią. Proszę Państwa, wydawałoby się, że tam w tych manifestacjach na rzecz konstytucji uczestniczy bardzo dużo ludzi w takim podeszłym wieku, w wieku emerytalnym. Wydawałoby się, że oni nie mają większych zmartwień jak to, że ich tam własne mikroby obgryzają, że tam nie mają na lekarstwa i na czynsz i tak dalej, a tu się okazuje, że nie. Największym zmartwieniem to jest konstytucja. Bez konstytucji po prostu nie mogą wytrzymać, ani bez opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą nie tylko starsi ludzie, ale i młodsi. Będąc w Gnieźnie, spotkałem tam na rynku pikietę taką, no i pani, jak się okazało, pani poseł Nowoczesnej,
zaproponowała mi, żebym się podpisał pod petycją, żeby opublikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Ja do niej mówię, nie ma pani większych martwień, a ona mówi, nie, to wie pan, to jest bardzo ważna sprawa i wreszcie podała taki argument, wysunęła, który miał mnie przekonać ostatecznie i mówi, ja jestem ważnym posłem Nowoczesnej. No i tutaj właśnie pilnuję tego. Ja do niej pytam tak, czy mogę zadać pani osobiste pytanie? No proszę bardzo, powiedziała. Ja mówię, czy jest pani konfidentką którejś z tajnych służb? Zarumieniła się, ale powiada, nie jestem. Ja mówię, to nie jest pani ważnym posłem. Tak, to się skończyło, ale to rzeczywiście świadczy o triumfie ducha nad materią, że nie chodzi o żadne przyjemne sprawy, tylko o Trybunał, praworządność, konstytucję i tak dalej. Proszę państwa, ta kombinacja operacyjna jest trudna do zrozumienia. Nie jest to nie, tam nie przekraczające możliwości umysłu ludzkiego, ale jest trudniejsza do zrozumienia bez ukazania tła, na jakim to się wszystko dokonuje. Dlatego, że tak się składa, że wydarzenia zachodzące na najwyższej albo wysokiej półce polityki światowej przekładają się, i to prawie natychmiast, na sytuację w naszym najszczęśliwym kraju. Więc jeżeli to tło poznamy, to łatwiej nam będzie zrozumieć nie tylko to, co się stało, dlaczego ta kombinacja operacyjna została podjęta, ale również dlaczego zostanie podjęta następna i jaki charakter ona może mieć i jakie konsekwencje już teraz to wywiera na politykę wewnętrzną w Polsce. Proszę państwa, żeby poznać to tło, musimy cofnąć się w czasie do 17 września 2009 roku, kiedy to amerykański prezydent Barack Obama ogłosił, że Stany Zjednoczone wycofują się z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego prezydent Obama to zrobił, no to ja tego nie wiem, bo on mi się nie zwierzał, ale warto w związku z tym przypomnieć sekwencję wydarzeń, która tę deklarację prezydenta Obamy poprzedziła. Otóż miesiąc wcześniej, 18 sierpnia 2009 roku, odbyło się spotkanie izraelskiego prezydenta Szymona Peresa z rosyjskim prezydentem Dmitrem Miedwiediewem w Soczi. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, ale ponieważ ja mam swoich honorable korespondent, którzy śledzą izraelską prasę, no to donieśli mi natychmiast, że prezydent Peres udzielił wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet, konkretnie dla dziennika Haaretz, i tam powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwsza, że Izrael nie uderzy na Iran. No to do tej pory ta obietnica została dotrzymana nie tylko przez niego, ale przez jego następcę. No a druga obietnica, że on, to znaczy prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. No i chyba on namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tarczy antyrakietowej, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w tej części Europy. Prezydent Peres nie powiedział, co prezydent Miedwiediew jemu w zamian obiecał. A na pewno mu musiał coś obiecać, bo prezydent Peres był znany z jednej rzeczy, że nigdy niczego nie zrobił za darmo. W związku z tym, ale co mu obiecał, do tego niestety już nie powiedział w gazecie Haaretz, ani w ogóle nikomu więcej. W związku z tym jesteśmy skazani na domysły. Proszę państwa, deklaracja o wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze środkowej Europy wywołała efekt politycznej próżni, którą natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, to znaczy Niemcy i Rosja. Natychmiast się to przełożyło na sytuację w naszym nieszczęśliwym kraju i jeszcze nie ucichły echa deklaracji prezydenta Obamy, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczął się etap dyplomacji ikonowej. Ja to nazywam dyplomacją ikonową przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach amerykańsko-chińskich w pierwszej połowie lat 70.
Otóż wtedy Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami kontynentalnymi, no, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez porozumienia się z Chinolami było to niepodobieństwem. W związku z tym no, trzeba było jakoś pierwsze kroki zrobić, ale w stosunkach między takimi wielkimi mocarstwami to szalenie ważne są kwestie prestiżowe. No, nikt nie może stracić twarzy, a ten, kto zrobi pierwszy krok, to właśnie to ryzykuje. W związku z czym Rada w Radę uchwalono, że do Pekinu pojedzie amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli żadni przemierańcy, to byli prawdziwi tam sportowcy, ale no, ktoś musiał ich odebrać z lotniska, zabieźć do hotelu, tam się nimi zająć, pokazać im chiński mur. No i tak krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona i później cały ten proces, który do tego doprowadził, nazwano dyplomacją ping-pongową od tych zawodników, którzy przełamali pierwsze lody. Więc tu mieliśmy do czynienia z początkiem dyplomacji ikonowej. Z klasztoru świętego Niła w Rosji przyjechała na Jasną Górę delegacja zakonników prawosławnych, którzy poprosili, żeby podarować im kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni ten obraz zawiozą do Rosji, umieszczą w sanktorium, otoczą kultem, no i taka pobita prośba została spełniona, co zapoczątkowało serię wzajemnych wizyt połączonych z wymianami świętych obrazów. Rosjanie przywozili swoje święte obrazy do nas, nasze delegacje zaprosiły nasze święte obrazy do Rosji i ta dyplomacja ikonowa została uwieńczona spektakularnym wydarzeniem. W sierpniu 2012 roku do Warszawy przyjechał jego świątobliwość patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl. I na Zamku Królewskim w Warszawie wraz z jego ekscelencją arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatów Polski, podpisali deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na kilka aspektów tego wydarzenia, bo tu myślę, że warto. Otóż po pierwsze, deklaracja o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc deklaracja polityczna jak najbardziej, została podpisana przez dwóch przedstawicieli kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż ani wtedy, ani teraz nie brakowało u nas i nie brakuje płomiennych szermierzy konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie ośmielił się pisnąć nawet słowa protestu. Nawet biurajski filozof siedział, jakby go zamurowało. Widocznie skądś wiedział, jakie potężne moce tu są zaangażowane, że niech do który piśnie, to one mu pisną, prawda? Od razu mu przypomną, skąd mu wyrastają nogi, więc siedział jak Czosia. Druga sprawa to jest pojednanie. Pojednanie ma charakter dwustronny. Nie wystarczy, że naród polski się pojedna z narodem rosyjskim. Bo jeżeli naród rosyjski się nie pojedna z narodem polskim, to nie ma pojednania. Jeszcze naród rosyjski się musi pojednać z narodem polskim, a nie trzeba Rosjan specjalnie znać, żeby wiedzieć, że oni, jeśli się pojednają, to na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich warunkach? Ano, jeden warunek przynajmniej powinien być spełniony, to znaczy naród polski musi się pogodzić ze statusem bliskiej zagranicy. W rosyjskiej retoryce politycznej status bliskiej zagranicy polega mniej więcej na tym, że no wprawdzie jesteście odrębni, ale się nas słuchacie. Taki jest status bliskiej zagranicy. I Rosjanie w zasadzie nie mają do nas innego interesu od XVIII wieku aż do dzisiejszego dnia, co wydaje się trochę niewiarygodne. To taka recenzja, dlatego że w tym okresie stosunki polsko-rosyjskie obfitowały w momenty dramatyczne, tragedie. Ale te momenty dramatyczne czy tragedie wynikały stąd, że Rosjanie raz mocniej nas przyciskają do swojego serca. No jak nas tak mocno przycisną, no to wtedy jest tragedia, my nawet oddechu nie możemy złapać. No i krwią tam plujemy, prawda? A jak nas tak słabiej przyciskają, to nam się wydaje, że jesteśmy wolni, że tu wszystko możemy i tak dalej. Ale cały czas ten sam interes.
No i wreszcie trzecia sprawa. Arcybiskup Michalik w wypowiedzi dla jednej z gazet między innymi powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić, to znaczy nie podpisać tej deklaracji. Z tego oświadczenia wynika, że arcybiskup Michalik miał świadomość, że oto weszliśmy w jakiś etap i że on ma swoje nieubłagane konieczności. Co to za etap? Proszę Państwa, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO i drugiego dnia, to znaczy 20 listopada 2010 roku, na tym dwudniowym szczycie NATO zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. To oczywiście stwarzało zupełnie nową sytuację, między innymi dla Polski, bo nie może być tak, że cały Pakt Północnoatlantycki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska się też musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć. No i dlatego arcybiskup Michalik powiedział to, co powiedział, że na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Najwyraźniej wiedział, co mówi. Proszę Państwa, to proklamowanie na dwudniowym szczycie NATO strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było uwieńczeniem bardzo rozciągniętego w czasie procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie, który ostatecznie zastąpiłby nieaktualny już porządek jałtański. To się zaczęło od początku lat 80., kiedy się dało zauważyć postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego. I ta postępująca erozja skłoniła przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, co mają w tej sytuacji robić? Czy powinni bronić za wszelką cenę tego rozsypującego się porządku jałtańskiego, ale nie wiadomo, jak wysoka się okaże ta cena, a przede wszystkim, czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu. I kiedy sekretarzem generalnym sowieckiej partii został Michał Gorbaczow, Sowieci zdecydowali się na wykonanie manewru ucieczki do przodu. W marcu 1985 roku w Genewie na spotkaniu z prezydentem Reaganem Michał Gorbaczow zaproponował prezydentowi Reaganowi podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co przez wszystkich komentatorów ówczesnych zostało uznane za wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie, co rzeczywiście tak było częściowo, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. To był właśnie manewr ucieczki do przodu, polegający na tym, że zamiast bronić do upadłego tego rozsypującego się porządku jałtańskiego, to rozsądniej będzie zaproponować Amerykanom wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby ten porządek jałtański. Jeżeli strona amerykańska się zgodzi, no to świetnie. To świetnie. Do tego nowego porządku politycznego nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował, więc zaoszczędzi się mnóstwo energii, którą można by w innym przypadku roztrwonić nie wiadomo na co. I propozycja została przyjęta przez stronę amerykańską, czego dowodem były cykliczne, doroczne spotkania obydwu przywódców. Pierwsze takie, następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii. Kolejne w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie i w roku 1989, kiedy zmienił się prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Jerzy Bush starszy, przyjął Michała Gorbaczowa na morzu, na okręcie wojennym amerykańskim w pobliżu Malty. No i podczas każdego z tych spotkań krok po kroku kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był stopniowo konkretyzowany, bo to był proces, jak powiem, bardzo rozciągnięty w czasie. I już, ale już po spotkaniu w Reykjaviku
okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ta ewakuacja jeszcze nie nastąpiła, pojawiła się tylko zapowiedź, ale to już natychmiast się przełożyło na sytuację w krajach środkowoeuropejskich, między innymi u nas. Rozpoczęły się mianowicie przygotowania do transformacji ustrojowej. Dlaczego do transformacji ustrojowej? No wiadomo było, że jak Sowieci się wycofają ze środkowej Europy, to ten ustrój, jakiego świat nie widział, nie przetrwa ani dnia dłużej, chociażby z tego powodu, że nikt już nie ma na to pieniędzy. A w nowym ustroju, jakikolwiek by on nie był, bo jeszcze nie wiadomo, jaki on miałby być, jakkolwiek by się nie nazywał, to jedno wydawało się pewne, że nie będzie się tam liczyły, nie będzie tam liczyła znajomość Marksa i Engelsa i Lenina na wyrywki, tylko się będzie liczył stan posiadania. No to ten stan posiadania trzeba zawczasu zgromadzić, żeby w nowych warunkach ustrojowych zająć odpowiednią pozycję społeczną, materialną i tak dalej. No a jak tu go zgromadzić, kiedy nie ma żadnego majątku, jak tylko państwowy? A no to trzeba zacząć oskubywać majątek państwowy pod osłoną surowych praw stanu wojennego. No i jak państwo pamiętacie, w 1986 roku jeszcze socjalizm jest najlepszym ustrojem na świecie ze Związkiem Radzieckim na czele, ale już wokół przedsiębiorstw państwowych zaczynają się pojawiać spółki nomenklaturowe. Spółki nomenklaturowe, które były właśnie formą uwłaszczenia nomenklatury, czyli środowiska władzy na majątku państwowym, zresztą mówiąc nawiasem, dla średniego szczebla, bo dla wyższych szarż to były lepsze konfitury. Podam przykład jednej. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. władze wpadły na pomysł nielegalnej operacji skupienia polskich weksli na międzynarodowym rynku finansowym i państwo wyłożyło na ten cel 1 700 000 000 dolarów. Przypomnę dla porównania, że wtedy dobra pensja, równowartość dobrej miesięcznej pensji to było 30 dolarów. A tu 1 700 000 000 dolarów. Państwo wyłożyło długi, skupiono, a jakże, ale tylko za 60 000 000 dolarów. A 1 640 000 000 dolarów gdzieś się rozeszło. No, nie powiem, że bez śladu, bo mnóstwo starych rodzin zostało założone. Dzięki temu państwo rozumiecie, z samego kurzu, jaki się podnosi przy liczeniu takich pieniędzy, to można mnóstwo fortun wykroić, a cóż dopiero przy samych pieniędzy, prawda? Więc uwłaszczenie nomenklatury to był jeden z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej. Drugim takim nurtem przygotowań do transformacji ustrojowej, systemowym, to była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. Wszystko uruchomione tylko na podstawie tej pogłoski, że wkrótce tam nie wiadomo kiedy nastąpi ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Niewiele wiedzieliśmy wtedy na temat tej selekcji kadrowej. Dzisiaj trochę więcej wiemy, między innymi na podstawie notatek z rozmów, jakie Jacek Kuroń prowadził z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka, bo on był tylko postiją na mur, przedstawia ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, ofertę polityczną. Oferta jest taka, jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremizmu z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych. Będziemy tu ręczyć wobec Zachodu za władzę, że to wszystko w porządku, no i zachowania czego tu sobie teraz kradnie. I ta oferta została przyjęta, bo gdyby Jacek Kuroń z czymś takim wystąpił w 82 czy 3 roku, to pułkownik Lesiak, jakby był w dobrym humorze, to mógłby go zapytać, panie Jacku, kiedy pan na te objawy, prawda? Ale w 86 roku to już była oferta poważna. A najlepszą tego ilustracją jest to, że była przyjęta jako podstawa umowy okrągłego stołu. W
tej sytuacji musimy wyjaśnić kwestie terminologiczne. W czyim imieniu przemawiał Jacek Kuroń? Co to była ta ekstrema, którą trzeba było wymiksować? No i dlaczego trzeba było to zrobić? Proszę Państwa, Jacek Kuroń był wybitnym przedstawicielem lewicy laickiej. Ten termin się pojawia pod koniec lat 70. w takiej książce Adama Michnika, Kościół, Lewica, Dialog, on tam używa tego określenia lewica laicka. Co to była lewica laicka? No to byli stalinowcy dawni, którzy tam w różnych okresach pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce, bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. Ekstrema to byłyby środowiska i ludzie, którzy w swojej działalności nawiązywali do niepodległościowej tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej. W związku z tym między lewicą laicką i ekstremą panowało dość duże napięcie i brak zaufania, bo ekstrema doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I to był jeden z powodów, dla których lewica laicka chciała ekstremę wymiksować. No bo jak gdyby oczywista oczywistość. Ale to nie był powód jedyny, bo inny powód można wydedukować, wydestylować właściwie z publicystyki Adama Michnika z lat 80. Michnik przedstawiał tam pewien sposób rozumowania, prawda? Bo walczymy z komuną. Dlaczego? Bo komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. Rzeczywiście tak jest. Komunizm taki jest. Ale skoro tak, to komunizm nie jest zły absolutnie. Bo on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontaniczne ludzkiej aktywności, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego drzemią straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu. I dopóki komuna tłumi każdy przejaw spontaniczny, no to te demony są tam uwięzione. Ale przecież my z komuną walczymy, bo niedługo wygramy. I co wtedy? Bo wtedy nic, no nikt już niczego nie będzie tłumił. Więc te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A no jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba zapytać tych, którzy tłumili, przecież oni wiedzą, jak to się robi. I tak się narodziła idea porozumienia przy okrągłym stole. No i wreszcie trzeci powód, dla którego trzeba było wymiksować ekstremę, to wywiad wojskowy. Wywiad wojskowy wprawdzie miał pretensje do lewicy laickiej, że się zbisurowaliła. No ale jak to wywiad coś tam musiał wiedzieć. W związku z tym wiedział, że chociaż lewica laicka się zbisurowaliła, no to serce ma jednak, jak się należy, po lewej stronie. Podczas gdy ekstrema ani po lewej, ani po prawej serca nie ma. W ogóle nie ma serca. No to o czym z nim rozmawiać? Z nim się nic nie da ustalić. Trzeba ich po prostu jakoś wyeliminować. Gdyby to było w czasach stalinowskich, no to rozwiązanie proste, w łeb i do piachu, prawda? Ale to były inne czasy, trzeba było zachowywać pewne pozory. No więc trzeba było to wymiksować. I jedno i drugie się udało, to znaczy uwłaszczenie nomenklatury się udało w 100%, podobnie jak ukształtowanie reprezentacji społecznej, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie, że może z nimi tam się namawiać. Jak Państwo pamiętacie, o ile pierwsza Solidarność powstawała od dołu do góry, to ta druga w 1989 roku odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Wałęsą, naszym Kukulkiem. No, wszystko było pod kontrolą. I to były te dwa systemowe nurty przygotowań do transformacji ustrojów, wywołane tylko zapowiedzią ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Pojawił się też nurt trzeci, bardzo brzemienny w skutki,
nurt przygotowań prywatnych. Jądro, najtwardsze jądro reżimu, czyli bezpieka, bezpieczniacy, to są ludzie zdemoralizowani, ale inteligentni, spostrzegawczy i sprytni. I kiedy oni zresztą najpierw wiedzieli, co się szykuje, w związku z tym przypuszczam, że każdy sobie postawi sobie samemu takie pytanie. No dobra, Sowieci się wycofują, a ja co? Co ze mną będzie? Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy Sowietów już tu nie będzie, a czyjś nieubłagany palec wskaże na mnie i powie, to on wszystkiemu winie, na powróz łajdaka. Kto mnie wtedy obroni? Kto za mną stanie? Przecież nie są żarty. A ponieważ to są ludzie inteligentni, spostrzegawczy i sprytni, no to się zorientowali, że jak Sowieci się wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy politycznych i wojskowych. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę do naszych przyszłych sojuszników. I on, taki sojusznik, jako swojemu agentowi nie da mi zrobić krzywdy, on mnie obroni. No i tak się stało. Żeby nie być gołosłownym, to podam przykład. Pan Edward Mazur, który był do jeszcze kilka lat temu podejrzewany o sprawstwo kierownicze zabójstwa generała Marka Papały. Mimo że to prokuratury w Łodzi zgłaszali się złodzieje samochodów i tam jeden przez drugiego się przyznawali, aż prokurator musiał ich mitygować. No panowie, co to jest? Nie po kolei mi się przyznawać, porządek musi być, prawda? To tamtego pana Mazura trzymali w rezerwie na to tego sprawcę kierowniczego. Teraz został oczyszczony z wszystkich zarzutów, tak jakby się wykąpał w chryzopie, ale do Polski nie przyjeżdża zgodnie z przestrogą poety, że na tym świecie pełnym złości nigdy nie dość jest przezorności. Więc cóż pan Mazur? Otóż on był funkcjonariuszem kontrazwiedki wojskowej, ale w 87 roku, a więc właśnie w tym okresie, jednym susem przeskoczył do FBI, co prawie że wyszło na jaw na procesie ekstradycyjnym w Chicago. Bo państwo wiecie, sądy w Stanach Zjednoczonych są tak samo niezawisłe jak i u nas. No i przed sądem w Chicago ważyły się losy pana Mazura, więc na wszelki wypadek jego obrońca postawił wniosek o przesłuchanie agenta FBI, tego, który go zwerbował. Prokurator gwałtownie zaoponował przeciwko temu wnioskowi, bo tajemnica państwowa została ujawniona. Sędzia się przyjął do tego sprzeciwu, no ale z samego wniosku już można było się domyślić, o co chodzi. A kropkę na i to postawił sam niezawisły sąd w uzasadnieniu odmowy ekstradycji. Polska wystąpiła o wydanie pana Mazura. Sąd odmówił ekstradycji, uzasadnił to, że wniosek ekstradycyjny był nieprawidłowo sporządzony. Prawidłowo był sporządzony, tylko prawdziwego powodu nie można było ujawnić, więc tak to wyglądało. Dlatego mówię, że sądy są niezawisłe, nie samo jak inne. Otóż, proszę państwa, czy pan Edward Mazur był wyjątkiem? Myślę, że nie. Myślę, że to była sytuacja typowa. Nie w tym sensie, że wszyscy się przewerbowali do FBI, bo tak dobrze to nie było. Jedni do FBI, inni do niemieckiej BND, inni do izraelskiego Mossadu, a inni jeszcze, bo nie znali języków chłopcy, albo tam z innych powodów uważali, że nie zmienia się koni podczas przeprawy, zostali przy GRU, tak jak byli wcześniej. W rezultacie tych wszystkich metamorfoz Polska nagle stała się penetrowana wywiadowczo na wylot i 3 metry w głąb ziemi przez państwa trzecie. I to pozostało do dzisiaj, dlatego że te zależności się reprodukują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. Bo mamy do czynienia w Polsce z takim zjawiskiem, które się nazywa dziedziczeniem pozycji społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy piosenkarzami, nawet jak mają tylko pierwszy stopień muzykalności, znaczy rozumieją, kiedy grają, a kiedy nie. To im wcale nie przeszkadza w karierze. No a dzieci konfidentów zostają konfidentami. To jest taki sam zawód jak każdy inny, zresztą całkiem popłatny. W rezultacie
to się kontynuuje, te zależności się kontynuują w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii, co mi dało możliwość stworzenia mojej ulubionej teorii spiskowej, według której Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa. Stronnictwo ruskie, teraz w głębokiej defensywie, zostało zepchnięte do głębokiej defensywy. Jeden z przywódców tego stronnictwa ruskiego, pan Piskorski, nawet w lochu tam jęczy i szlocha za kratami, od przynajmniej roku chyba go trzymają, w areszcie wydobywczym, w nadziei, że coś tam chlapnie wreszcie. No ale on na razie się trzyma. Stronnictwo pruskie, które zostało zmiecione z pozycji, usunięte z pozycji lidera politycznej sceny, i stronnictwo amerykańsko-żydowskie. Proszę Państwa, wydawało się, że w Lizbonie 19-20 listopada klamka zapadła na 50, a może nawet na 100 lat, że został ustanowiony nowy porządek polityczny w środkowej Europie, którego głównym postanowieniem jest to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. A najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja jest strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefy wpływów niemieckich i strefy rosyjskich prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, bo republiki bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, teraz się znalazły po zachodniej stronie kordonu, a poza tym wszystko się zdarza. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. To była niedobra wiadomość dla nas, ten cały porządek lizboński. Dlatego, że strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie można porównać do szczęk i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak one się zaciskają, to my już nie możemy ruszać głową o tak. Możemy tylko tak. To jest ta różnica. To nie była dobra wiadomość. Ale, proszę Państwa, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. I miesiąc, na miesiąc przed szczytem NATO w Lizbonie odbył się jeszcze jeden szczyt, mianowicie szczyt do Wil. Z udziałem trojga osobistości, francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, naszej złotej pani i rosyjskiego prezydenta Dmitra Miedwiediewa. Ten szczyt do Wil miał charakter nieformalny, co oznacza tylko tyle, że nie zostały tam podpisane żadne traktaty międzynarodowe, ale nieformalnie ustalono jedną ważną rzecz przynajmniej. Nasza złota pani po długim molestowaniu ze strony francuskiego prezydenta zgodziła się na pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W przełożeniu na język ludzki oznacza to zgodę niemiecką na to, żeby Francja zaczęła sobie budować takie kieszonkowe imperium w basenie Morza Śródziemnego. Berlin się nie chciał na to zgodzić, przez całe lata się nie chciał na to zgodzić, ale wreszcie się zgodził, więc musiał francuski prezydent nie tylko molestować naszą złotą panią, ale coś jej tam obiecać. No i co jej obiecał, do tego nie wiemy. Późniejsze wypadki wskazywałyby na to, że wolną rękę w Europie Wschodniej. Wiele by na to wskazywało. No i rzeczywiście, minęło półtora miesiąca i rozpoczęło się pogłębianie integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej. W Tunezji wybuchła jaśminowa rewolucja, w następstwie której lud tunezyjski obalił tamtejszego tunezyjskiego tyrana. Dlaczego w Tunezji? Ano dlatego, że kierownictwa opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu, więc to było najłatwiej tam przygotować, zapewnić, że sytuacja się nie wymknie spod kontroli, że ta rewolucja pójdzie w pożądanym kierunku i tak dalej. No i tak się stało. Kiedy lud egipski zobaczył, jak łatwo można opalić tyrana, to natychmiast
zaczął obalać własnego tyrana w osobie prezydenta Hosni Mubaraka. No i go obalił. Potem wojsko przejęło tam inicjatywę, ale najpierw to Bractwo Muzułmańskie go obaliło, a wojsko dopiero później. No a lud libijski nie chciał już czekać dłużej i przystąpił też do obalania swojego tyrana w osobie Muammara Kaddafiego. I tu nam się wyjaśnia, Kaddafi nam wyjaśnia przyczyny obecności prezydenta Miedwiediewa na szczycie w Deauville. Bo tak to byśmy nie wiedzieli, po co go tam w ogóle zaprosili. No a tak to lepiej to rozumiemy. Otóż od roku 1969, kiedy to Muammar Kaddafi na czele grupy oficerów obalił libijskiego króla Idrisa, od 1969 roku był on najukochańszą duszeńką Moskwy. Najukochańszą duszeńką. Ale kiedy zbuntowany lud libijski wyciągnął go za kołnierz z jakiegoś kanału i rozszarpał przed kamerami telewizyjnymi, to ruscy szachiści na Kremlu nie ani słowem protestu się nie odezwali. Najwyraźniej prezydent Miedwiediew musiał w Deauville zacytować swoim rozmówcom pana Jerzego Owsiaka. A z Kaddafi to rób ta co chce ta, prawda? Bo on już naszą duszeńką nie jest. No i tak się stało. I tutaj się pojawia prezydent Obama na widowni, bo już amerykańskie samoloty bombardowały pozycje libijskich wojsk rządowych w czasie rewolucji w Libii. I prezydent Obama zwraca się do uczestników szczytu w Deauville i do brytyjskiego premiera Camerona: słuchajcie, skoro nam tak dobrze idzie z tymi tyranami, to jeszcze niech zwycięży demokracja w Syrii. A oni na to chłodno powiadają: myśmy się o Syrii nie namawiali. No nie namawialiście się, ale co wam szkodzi? No niech jeszcze zwycięży demokracja w Syrii. I żeby tak tam zmobilizować tych swoich rozmówców do działania, prezydent Obama próbował stworzyć fakty dokonane. W czerwcu 2013 roku ogłosił, że jeżeli w Syrii zostanie użyta broń chemiczna, to wtedy nastąpi interwencja wojskowa, zewnętrzna interwencja wojskowa. Wyobrażał sobie to tak, że Stany Zjednoczone stworzą koalicję Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stany Zjednoczone jako kierownik polityczny tej koalicji i wkroczą do Syrii, zrobią porządek z tyranem, no i tam zwycięży demokracja. I bezbronni cywile, bo jak Państwo wiecie, w Syrii z tyranem walczą bezbronni cywile. Cywile się dzielą na dwie kategorie. Cywilów zwyczajnych, którzy na ogół są bezbronni, bezradni, tacy tam trzeba się nimi opiekować. No i cywile bezbronni, którzy są świetnie uzbrojeni, wyszkoleni, wyekwipowani. I tam cywile bezbronni postarali się. Dwa razy użyli sarinu, gazu bojowego. A prezydent Obama nie wkroczył, dlatego że nie udało się zmontować tej koalicji. Prezydent Obama powziął straszliwe podejrzenie, że tej koalicji nie udało się zmontować ze względu na intrygi zimnego ruskiego czekisty Putina, do którego powziął śmiertelną urazę. Nie tylko śmiertelną urazę powziął prezydent Obama do Putina, ale jeszcze w dodatku część bezbronnych cywilów straciła wiarę w prezydenta Obamę i nawróciła się do Allaha, czego zasilone zostało państwo islamskie, z którym mamy tyle zgryzoty teraz. Bo taki wypadek przy pracy się przydarzył. No i proszę Państwa, prezydent Obama zirytowany do żywego na zimnego ruskiego czekistę Putina, jak ty mi tak, to ja ci tak, prezydent Obama z tej irytacji wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. Zapalając w drugiej połowie roku 2013 zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów, a więc wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński. To oznaczało, że Stany Zjednoczone z
znowu wkraczają do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. To wejściem smoka takim. A to z kolei oznaczało, że nasz nieszczęśliwy kraj znowu się znajdzie pod kuratelą Stanów Zjednoczonych, pod kuratelą amerykańską. Co się dzieje, kiedy jakieś mniejsze państwo trafia pod kuratelę dużego mocarstwa, wielkiego mocarstwa? O, różne rzeczy się dzieją wtedy, ale między innymi to wielkie mocarstwo dokonuje przegrupowania na politycznej scenie w tym mniejszym państwie pod kątem potrzeb polityki, jaką zamierza prowadzić w tym zakątku świata. No i jak państwo pamiętacie, ledwo tylko prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, natychmiast trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Nagrali 900 godzin podsłuchanych rozmów w rozmaitych warszawskich restauracjach. Ale nie tylko tam, bo 700 godzin podsłuchanych rozmów nagrali w rezydencji pana premiera Donalda Tuska, do której kelnerzy mają dostęp raczej utrudniony. Więc na tej podstawie podejrzewam, że kelnerom musieli pomagać jacyś pierwszoletni fachowcy, dla których założenie podsłuchu w rezydencji premiera Tuska to jest czynność rutynowa. Niestety, no nie śmiem się domyślać, jacy to pierwszoletni fachowcy byli, bo nawet niezawisły sąd nie odważył się snuć takich domysłów. Jak państwo pamiętacie, niedawno zakończył się proces przeciwko tym trzem kelnerom i panu Falencie, Markowi Falencie. Niezawisły sąd uznał, że Marek Falenta był głównym pomysłodawcą, inspiratorem, w ogóle złym duchem. Nie ośmielił się spojrzeć wyżej na pierwszorzędnych fachowców. Najwyraźniej miał to surowo zakazane od starszych i mądrzejszych. Się posłuchał. No to jak tak, to ja też się nie śmiem domyślać, ale nie sposób ukryć obecność pierwszorzędnych fachowców. I jak państwo pamiętacie, te rewelacje z podsłuchanych rozmów kelnerzy podsłuchiwali tylko dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, żadnych innych nie. Żadnych innych nie. Te rewelacje z podsłuchanych rozmów od 2014 roku zaczynają się przedostawać do niezależnych mediów głównego nurtu. No i podnosi się straszliwy klangor, zaczynają, to kompromitujące są dla dygnitarzy Platformy Obywatelskiej te rzeczy, więc notowania Platformy Obywatelskiej zaczynają systematycznie spadać, a notowania Prawa i Sprawiedliwości zaczynają wzrastać. Dlaczego? No, skoro dopóki Polska była pod kuratelą strategicznych partnerów, to obecność Platformy Obywatelskiej, którą ja uważam za polityczną ekspozyturę stronnictwa pruskiego na pozycji lidera politycznej, wtedy była oczywista. No ale kiedy przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to Amerykanom obecność ekspozytury stronnictwa pruskiego jako lidera politycznej sceny była potrzebna jak psu piąta noga. No i dlatego kelnerzy i dlatego tutaj te całe szachernagle, prawda? W rezultacie pan prezydent Bronisław Komorowski, który do ostatniej chwili myślał, że nie ma z kim przegrać, przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, który rok wcześniej w ogóle nie był nikomu znany jako wybitny polityk. Bo tak się to robi. Tak się to robi. Ale no i dla prezydenta Komorowskiego to było straszliwe przeżycie, traumatyczne, bo to gorzej niż by zobaczył szatana w straszliwej postaci. Dopiero po roku jakoś zaczął powoli przychodzić do siebie. Po takim przeżyciu to straszna rzecz jest. Naprawdę, tak cud, że zmysłów nie utracił, ale wszystko przed nami jest. Proszę państwa, więc o tym, że przeszliśmy i to na dobre, bo to już nie sposób było tego nie zauważyć, zauważyły to również stare kiekuty i zaczęły się krzątać wokół tego, żeby Amerykanie ich też wciągnęli na listę, jak to Amerykanie mówią, naszych sukinsynów.
bo Państwo wiecie, sukinsyny się dzieją na naszych i jakichś takich nie naszych. I takich, tych jakichś takich nie naszych, to się ze sceny politycznej delikatnie albo mniej delikatnie usuwa. Miejsce ciemne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No i znaleźć się w takich czeluściach, to gorsze od śmierci jest. Więc stare kikuty się zakrząknęły, żeby Amerykanie wciągnęli ich też na listę swoich sukinsynów. I w tym celu odbyła się 18 czerwca 2015 roku w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST. Wzięli w niej udział z jednej strony przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii tutaj naszych, a międzynarodowy charakter gwarantowała obecność Ubeków z Izraela, którzy wobec Amerykanów żyrowali to, co tam się stało. Otóż pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki w 25. rocznicę uruchomienia pierwszego transportu rosyjskich Żydów przez Warszawę do Izraela. Polska w tym celu utworzyła jednostkę KRON, która miała te transporty ochraniać, a przy okazji, to się już głośno o tym nie mówiło, pilnować, żeby tam nikt nie wysiadał po drodze. Jak dolecą do Izraela, to proszę bardzo, ale po drodze nie. No i GROM to takie miał zadania i potem te transporty się zakończyły, nie bardzo było wiadomo, co z tym GROMem robić, bo to są pierwszoredni żołnierze, komandosi, wszystko potrafią. Więc uradzono, żeby ich wysyłać na misje zagraniczne. Im dalej od Warszawy, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej. No i tak to było. Proszę Państwa, więc, ale to był pretekst, bo głównym celem tej Międzynarodowej Konferencji Naukowej MOST było przedstawienie Amerykanom oferty. No, wciągnijcie i nas na listę naszych sukinsynów, a ubecy izraelscy to żyrowali. No, wciągnijcie ich, tak, to są takie chłopaki, my tu z nimi kolaborujemy i tego. Amerykanie chyba się wahali, czy ich wciągnąć, czy nie wciągnąć. Bo późniejsze wypadki na to wskazują, że zażądali od nich pewnego majsterszyku, no co to, czy warto was wciągać, no pokażcie, no co potraficie. No to oni się uwinęli i z dnia na dzień, dosłownie z niczego, utworzyli partię nowoczesną z panem Rysiem sprytnym na czele. I pan Rysio, jak państwo pamiętacie, pan Rysio jeszcze nie zdążył ust otworzyć nawet, a już wdzięczny naród go obdarzył 11% zaufania. No niepodobna wyjaśnić tego fenomenu inaczej niż na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. Bo na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej to wyjaśnienie jest proste. Konfidenci dostali rozkaz w prawo zwrot do pana Rysia. Masz! No i jest partia i jest 11% zaufania. Wszystko. No jak Amerykanie zobaczyli, że o tak potrafią, no to dobrze, to lepiej ich mieć u siebie pod kontrolą, niż żeby gdzieś hulali samopas, prawda? To niestety miało bardzo i ma bardzo daleko idące konsekwencje ta decyzja. Dlatego, że w rezultacie polski rząd został zmuszony do rywalizowania o względy naszego najważniejszego sojusznika ze starymi kiejkutami, co osłabia szalenie pozycję negocjacyjną Polski i właściwie uniemożliwia rządowi jakąkolwiek elastyczność. Dlaczego Amerykanie to zrobili? Proszę Państwa, dlatego, że tylko idiota stawia wszystko na jedną partię. A co zrobi, jak ta partia, która wie, że wszystko na nią postawił, zaczyna mu grymasić. No, nasz najważniejszy sojuszniku, bo to, co nas teraz prosisz, to my jeszcze zrobimy, ale jak nas poprosisz o tamto, to my już ci tego nie zrobimy. I co wtedy miałby zrobić nasz najważniejszy sojusznik? Co dopiero szukać sobie przyjaciół? A skąd ich wziąć, prawda? Tak na poczekaniu. Nie, musi mieć już przygotowanych przyjaciół alternatywnych, żeby jak butak zacznie grymasić ta partia, na którą postawił, to on powie, tak, nie zrobicie, naprawdę, to ja ich
poproszę. I oni mi zrobią wszystko, że napiwek to sprzedadzą nawet z własną matkę, a cóż dopiero naszą biedną ojczyznę. To się nazywa divide et impera, dziel i rządź. Od czasów starożytnych ta metoda daje znakomite rezultaty, więc nic dziwnego, że jest stosowana. W rezultacie, jak powiadam, Polska na tym szalenie traci, bo nie może wykorzystać nawet takich możliwości, jakie daje Polsce obecność w NATO. Bo wbrew temu, co wielu ludzi w Polsce uważa, to Polska wnosi do NATO bardzo ważny aport w postaci terytorium, które udostępnia Amerykanom dla potrzeb ich globalnej rozgrywki z Moskalami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. To z naszego punktu widzenia nie jest tak bez znaczenia. I dlatego uważam, że Polska powinna za to dostawać wynagrodzenie. To ma moralne prawo do domagania się za to wynagrodzenia. I dlatego, kiedy pan prezydent Obama w czerwcu 2014 roku przyjechał do Warszawy, żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, to dwa razy mówiłem w Radiu Maria, że tym razem nie powinniśmy powtórzyć błędu prezydenta Kaczyńskiego, który się tej roli niebezpiecznej wcześniej podjął za darmo. Teraz powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego głupstwa, które zrobiliśmy wtedy, i powinniśmy przedstawić dwie prośby prezydentowi Obamie. Po pierwsze, żeby rząd amerykański obiecał Polsce, i to nie pokryjomo, tylko solennie, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych. My tam hałasy to jakoś wytrzymamy, najwyżej będziemy hałasować też. Ale amerykańskich nacisków możemy nie wytrzymać. Szwajcaria nie wytrzymała, to my tym bardziej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz. Polska, podejmując się niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z tym oczekiwalibyśmy, że będzie przez Stany Zjednoczone traktowana tak jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. To znaczy kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów rocznie na modernizację i dozbrojenie armii, plus udogodnienia wojskowe, przynajmniej podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. Gdyby prezydent Obama, słysząc to, parsknął śmiechem, no to byłaby to dla nas bardzo ważna informacja, że chce nas wykorzystać i zostawić dzieckiem. To nie wolno wchodzić w taki interes pod żadnym pozorem. Natomiast gdyby nas nie wyśmiał, no to mamy lepsze rozeznanie własnej sytuacji. Ale o ile mi wiadomo, to nikt takiej propozycji prezydentowi Obamie nie złożył, a on nie jest prezydentem Polski, tylko jest prezydentem Stanów, znaczy był prezydentem Stanów Zjednoczonych i nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy. W rezultacie Polska jest zbywana błyskotkami. To Juliusz Słowacki przewidział jeszcze w XIX wieku, pisał, że Polsko ciebie błyskotkami łudzą. Bo obecność rotacyjna, obecność ciężkiej brygady amerykańskiej w Europie Środkowej to jest właśnie błyskotka. Co to znaczy rotacyjna obecność ciężkiej brygady? Ano to, że ona w noc kupały, to będzie w jednym miejscu, nawet nie wiemy w którym, prawda, ale w jakimś tam będzie, prawda? A w noc Walpurgi będzie w innym miejscu, pewnie też nie wiemy w jakim. Jedno tylko wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego rządu. A ten własny rząd może im w pewnym momencie powiedzieć: chłopaki, zabieramy się do domu, tu się niebezpiecznie robi. A my do domu, no to mamy bardzo blisko, my musimy w domu zostać. W związku z tym dobrze jest mieć sojusznika. Dobrze jest, trzeba go szanować.
ale muskuły trzeba prężyć własne, bo o czym się kończy prężenie cudzych mózgów, to myśmy się przekonali w 1939 roku. I jeżeli z takiej lekcji nie wyciągniemy wniosków, to znaczy, że nie zasługujemy na lepszy los. Proszę Państwa, takie są konsekwencje tych decyzji, tych wydarzeń, które nastąpiły w 2015 roku. Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, ale Niemcy to jest państwo poważne, bo państwa dzielą się na dwie grupy. Państwa poważne i pozostałe. Niemcy to jest państwo poważne, to znaczy, że o niczym nie zapomina i tak dalej. No i wcale nie chce pogodzić się z tym, że utraciło tutaj znaczną część wpływów poprzez uprzątnięcie, zepchnięcie z pozycji lidera ekspozytury Stronnictwa Pruskiego. I ta kombinacja operacyjna, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku, miała na celu doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce, którego następstwie ekspozytura Stronnictwa Pruskiego została ponownie zainstalowana, wykorzystując bezkrólewie w Stanach Zjednoczonych. No i to jedna się nie udała kombinacja operacyjna, ale zaczęło się przygotowanie drugiej. Takim pierwszym zwiastunem drugiej kombinacji operacyjnej były listy właściwie, jakie do Jana Klaudiusza Junckera na początku marca tego roku wystosowały wszystkie organizacje broniące praw człowieka. Listy były jednobrzmiące. Oczekujemy, że Komisja Europejska zrobi z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. Tym razem od tej strony, od strony praworządności mamy być, że tak powiem, operowani. I jak Państwo pewnie zauważyliście, skoro mamy być operowani od strony praworządności, to kto został uruchomiony? Środowiska prawnicze na czele z panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gertą, która otwartym tekstem wezwała środowiska prawnicze do buntu przeciwko rządowi. Skoro będziemy wywijać sztandarę praworządności, no to nie można dopuścić do sytuacji, nie można tolerować sytuacji, kiedy chorążem, który miałby ten sztandar praworządności trzymać, byłby malwersant w rodzaju pana Mateusza Kijowskiego. No to po prostu byśmy się ośmieszyli na oczach całej Europy. Albo żeby tam przygrywał do tych drgawek w obronie demokracji ten muzykant, który tam jest oskarżony akurat o handel kobietami, prawda? No to nie da się takich mieć sojuszników na fasadzie i wywijać sztandarem praworządności. Nie. Tym razem i to drugi, to pierwszy wniosek, a drugi wniosek to ten, że poprzednio głównymi wykonawcami kombinacji operacyjnej, czy główny ciężar zadań kombinacji operacyjnej jest złożony na barki głupich cywilów. No i cywile, warto leży sprawę. Jak to cywile? Głupi, prawda? No to teraz już nie. To teraz głupi cywile oczywiście tam gdzieś będą w tle występowali, ale główny ciężar zadań złożymy na barki pierwszorzędnych fachowców naszej niezwyciężonej armii, co było tym łatwiejsze, że złowrogi minister Antoni Macierewicz przeprowadził naszej niezwyciężonej armii kurację przeczyszczającą, w następstwie której ponad 30 generałów odeszło z armii, akurat tylu, żeby wystarczyło na Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. I wygląda na to, że coś się stało złego, bo nasza złota pani pojechała do Waszyngtonu. No i mieliśmy okazję zobaczyć, że nie dogadała się z prezydentem Trumpem chyba w żadnej sprawie, a jestem przekonany, że pojechała wysądować między innymi, no co prezydent Trump by sądził o kombinacji operacyjnej właśnie takiej.
Więc chyba źle sądził, bo on już się wyraził na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. On sam, ale jeszcze bardziej precyzyjną tutaj doktrynę przedstawił jego kandydat na ambasadora Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, pan Theodor Maloch. Otóż on otwartym tekstem w wywiadzie dla BBC powiedział, że z punktu widzenia obecnej administracji amerykańskiej najlepszy byłby powrót Unii Europejskiej do formuły konfederacji, to znaczy Związku Państw. Bo pierwotnie Unia Europejska tak właśnie funkcjonowała. I dopiero traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, odszedł od formuły konfederacji, czyli Związku Państw, na rzecz formuły federacji, czyli państwa związkowego. A traktat lizboński to jeszcze utrwalił i pogłębił. I z punktu widzenia obecnej administracji amerykańskiej to jest tylko krok, kolejny krok na drodze do niemieckiej hegemonii w Europie, na co oni patrzą niechętnie. Dlatego między innymi, że Niemcy po 1990 roku, a konkretnie po 12 września 1990 roku, kiedy w Moskwie został podpisany traktat o ostatecznym uregulowaniu kwestii niemieckiej, potocznie zwany traktatem 2+4, ten traktat likwidował okupację Niemiec, otwierając drogę do zjednoczenia Niemiec, które nastąpiło miesiąc później. Otóż po podpisaniu w Moskwie tego traktatu Niemcy odzyskały swobodę ruchu w Europie, bo na tyle, na ile, prawda? Ale stały się wyznawcami doktryny politycznej, którą można nazwać doktryną europeizacji Europy. Ta doktryna europeizacji Europy polega na takim delikatnym, bo tu nie ma miejsca na żadne gwałtowne ruchy, delikatnym, ale cierpliwym i metodycznym wypychaniu Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. Nie trudno odgadnąć niemiecką motywację. Niemcy pamiętają o tym, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych w politykę europejską przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. Przecież mogły je wygrać. Więc nie życzę sobie obecności Stanów Zjednoczonych w charakterze, zwłaszcza w charakterze kierownika europejskiej polityki. Druga rzecz, której Niemcy dokonały po 90 roku, to jest nawrócenie na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odszedł cesarz Wilhelm II i Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I zewnętrznym wyrazem tego niemieckiego nawrócenia było proklamowanie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, które, jak wiemy, funkcjonuje. Funkcjonuje, wytrzymuje wiele prób niszczących. Chyba wszystkie próby niszczące wytrzymują. No i tutaj mamy pewne pole konfliktu. I proszę Państwa, otwiera się, to jest i dobrze, i niedobrze. Bo z jednej strony mamy do czynienia z tendencją niemiecką do przywrócenia w Unii Europejskiej pruskiej dyscypliny, co zostało objawione w lipcu ubiegłego roku po już Brexicie, znaczy po ogłoszeniu wyników brytyjskiego referendum. A z drugiej strony mamy tę tendencję wyrażaną przez obecną administrację amerykańską, która wychodzi naprzeciw marzeniom przynajmniej niektórych europejskich narodów, które chciałyby rozluźnienia tego niemieckiego Brexitu i z przerażeniem myślą o perspektywie przywrócenia pruskiej dyscypliny w Unii Europejskiej. To marzenie
przybiera obecnie postać Międzymorza. Co to jest to Międzymorze? A to jest nic innego, jak powrót do koncepcji Heksagonale, do projektu Heksagonale z przełomu lat 80. 90. Otóż kiedy już było wiadomo, że sowieckie imperium się wycofa z Europy Środkowej, to kraje środkowej Europy, nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego, postanowiły wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, wziąć sprawy w swoje ręce, stworzyć taki system reasekuracji niepodległości. I w 1989 roku cztery państwa europejskie, środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały w Budapeszcie porozumienie o współpracy politycznej, zwanej potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia prawie natychmiast przyłączyła się Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem, jako piąty sygnatariusz, to Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, i stąd Heksagonale. Sygnatariusze Heksagonale liczyli na to, że no, wytwarza się sprzyjający moment dziejowy. Rosja się znowu zaczyna pogrążać w zapaści, więc prawdopodobnie nie będzie chciała, nie będzie w stanie storpedować tego projektu. Niemcy wprawdzie się w żadnej zapaści nie pogrążają, bo się szykują do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD, ale Niemcy są skrępowane powiązaniami w ramach wspólnot europejskiej, więc być może na te podskrępowanie też nie będą w stanie tego storpedować, więc trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, bo może się nie powtórzyć nigdy, najwcześniej za 100 lat, prawda, albo wcale. Trzeba wykorzystać to. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły, natomiast nie sprawdziły się, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, odzyskawszy swobodę ruchu w Europie, natychmiast przystąpiły do wysadania Heksagonale w powietrze i zrobiły to w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, Słowenię i Chorwację, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast postawiło Jugosławię, która miała być bałkańskim filarem Heksagonale, w ogniu krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, widząc, czym grozi za niemieckimi plecami politykowanie, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali i od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie wypełniają Niemcy poprzez rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia, którego są politycznym kierownikiem. No i tak się stało. I teraz, jaka była wada tego pierwotnego Heksagonale? Że ono nie miało silnego lidera. W związku z tym Niemcy bez trudu to towarzystwo rozgoniły. Dlatego Międzymorze to jest taki pomysł na Heksagonale uzupełnione i poprawione ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. Bo wtedy to Niemcy być może, żeby się w ogóle nie zdecydowały na rozganianie Heksagonale, a jeśli by nawet się zdecydowały, bo wcale nie musiałoby się im to udać. Wcale nie musiałoby się im to udać. Proszę Państwa, to wymaga od, po pierwsze, przekonania państw środkowej Europy do tego, tych państw, które nie są jeszcze do tego przekonane, a to jest trudne, bo one mają różne sprzeczne interesy. No i przekonania administracji amerykańskiej. Tyle tylko, że nasz rząd z powodów dla mnie niepojętych, rozpoczyna przekonywanie administracji amerykańskiej do koncepcji Heksagonale od tego, żeby Ukrainę tam włączyć. Co jest oczywiste, znaczy włączenie Ukrainy do Heksagonale, to jest zaczynamy od wojny z Rosją. No to na naszą prośbę Ameryka wojny z Rosją nie rozpocznie. Ona ją rozpocznie wtedy, kiedy sama będzie chciała, a nie wtedy, kiedy my będziemy chcieli. Albo wcale, albo w ogóle, albo kiedy sama będzie chciała. W związku z tym należy to... Przepraszam bardzo, tu się coś dobija.
Pan sobie odbierze. Nie, nie będę. Za lata. Kocham się. Więc wydaje się, że te ambicje, jeśli Polska chce odgrywać rolę lidera w tych Stanach, no to powinna wykazywać większe poczucie rzeczywistości. A po drugie, nie może sobie pozwolić na takie fuszerki, jakich byliśmy świadkami ostatnio, kiedy no po prostu pani Teresa Piotrowska, która była ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Ewy Kopacz, za jej kadencji nastąpiło uzgodnienie stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie odrzucenia kwot uchodźców, które Niemcy usiłowały nam narzucić. I następnego dnia pani minister Teresa Piotrowska zaprezentowała w imieniu Polski stanowisko o 180 stopni odmienne. Po prostu nie wolno tak traktować partnerów, z którymi się chce współpracować, bo przecież nikt nie będzie chciał z nami współpracować. Podobnie nie można kontynuować, ryzykować kolejnych moralnych zwycięstw, takich, jakie odnieśliśmy w przypadku Donalda Tuska, ostatniej tej awantury. Jeżeli rzeczywiście rząd chciał zablokować kandydaturę Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, ja rozumiem, że wytarzanie Donalda Tuska w Smole i w Spierzu to jest priorytet polityczny Jarosława Kaczyńskiego, a Polska z tego nic nie będzie miała, ale no niech mu będzie, prawda? Ale takie rzeczy trzeba przygotowywać starannie, dyplomatycznie i nie w ostatniej chwili wyciągać za uszy pana Saryusza Wolskiego z kapelusza i prezentować go w charakterze tutaj duszenki, no bądź co bądź państwom, które nie są wyznawcami prezesa Kaczyńskiego, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. No trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek w Wielkiej Brytanii zgodzi się na takie traktowanie. No to trzeba przygotowywać starannie, a nie prezentować na oczach całej Europy taką fuszerkę i potem jeszcze się tym chwalić, żeśmy odnieśli do czego pokazaliśmy Europie, cośmy pokazali, że nie potrafimy żadnego projektu przeprowadzić porządnie politycznego, tylko improwizujemy i to w najgorszy sposób. I wreszcie trzecia sprawa. Proszę Państwa, Polska miałaby dobry argument, który mógłby służyć przekonywaniu administracji amerykańskiej, gdyby Polonia amerykańska zdobyła się na wysiłek stworzenia polskiego lobby w Stanach Zjednoczonych. Na razie tego nie ma. Na razie jest to tylko potencjał, który się zupełnie nie przekłada na wpływ na politykę amerykańską. Rozmawiałem kiedyś z panem Frankiem Skulą, on mnie uprzejmie przyjął tam w Chicago. On ma taką doktrynę polityczną, że Polska jest państwem niepodległym, Polska jest państwem demokratycznym, więc Polonia amerykańska nie musi niczym Polski teraz wyręczyć. Ja nawet się z nim zgadzam, tak jest, panie prezesie. Polska jest państwem niepodległym, Polska jest państwem demokratycznym, cokolwiek by to miało znaczyć. I my nie czekamy, nie oczekujemy, nie liczymy na to, że Polonia amerykańska będzie Polskę wręczać w czymkolwiek. My oczekujemy, że Polonia amerykańska włączy się do polityki amerykańskiej i nie uchybiając w niczym obywatelskiej lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, może w ten sposób oddać Polsce ogromną przysługę. No ale to niestety jest pieśń przyszłości. Wybieram się właśnie do Stanów Zjednoczonych, będę tam miał serię spotkań właśnie z środowiskami polonijnymi. No mam nadzieję, że coś się przynajmniej zapoczątkuje. Dziękuję bardzo za uwagę. Państwa, wobec tego zachęcam tutaj do
Halo? No. Zachęcam do zadawania pytań i drążenia różnych tematów, bo wprawdzie skupiliśmy się na sprawach polityki zagranicznej, której szeroką panoramę przedstawia nam pan Stanisław, no natomiast możemy mówić także o innych sprawach polskich. Nie ma polityki? Panie redaktorze, nie zadam pytania, tylko spostrzeżenia, bo tu pan prezes zezwolił na to. Ale proszę bardzo. A więc jest taka rzecz, że bo pan przedstawił tak katastroficznym trochę tę naszą sytuację, nie tylko u nas troszeczkę, ale i na zachodzie, że chciałbym trochę dać panu optymizmu. Jest taka książka, już zapomniałem autora, ale w każdym razie, czy Polak może być dumny ze swojego kraju i czy może być z tego zadowolony. I ciekawa, że i tam opisuje, krótko mówiąc tak. Polacy na 250 lat mieli tylko około 50 lat wolności. Mimo tego mają państwo dalej, jednorodne, mają w jednej narodowości, jest wiara jednakowa. Mamy dużo, dużo na przestrzeni tych lat naukowców, różnych wspaniałych ludzi, a porównanie z takimi na przykład, no nie ma już cesarstwa austro-węgierskiego, nie ma Rzeszy, Rosja, która była za cara, a później za Związku Radzieckiego około 300 milionów, obecnie ma 140, naukowcy przewidują, że jak tak dobrze pójdzie, to za 100 lat będzie ich 70 milionów. Czyli, że naprawdę mamy się czym szczycić. Obecnie mamy dużą szansę, według mnie, żeby iść do przodu, bo przyszłe właściwe, tak mi się wydaje, oczywiście popełniają błędy. Tu pan wytykał różne błędy, szczególnie w tych konfliktach różnych na te. No niestety, dyplomacja, to pan doskonale wie, bo pan jest wykształconym, doskonale przygotowanym dziennikarzem, że dyplomacja polega w większości na półprawdzie lub na kłamstwie. A jest taka stara zasada, że duże państwa, czyli imperium, robią to, co chcą, a małe robią to, co im te duże każą. I my jesteśmy takim średnim, mniejszym krajem. I musimy się do pewnych rzeczy dostosowywać. Oczywiście trzeba jak najwięcej wygrywać. Dotychczas przez te 25 lat nie wygrywali kompletnie, ale przez złajdaczoną elitę po okrągłym stole. To jest tylko wina, ale to nie jest ich wina. Wina jest głupiego narodu, że zezwolili tym ludziom 25 czy ileś lat się oszukiwać. I teraz jest na koniec już, że właśnie jest jedyna szansa, obojętnie jakie prawica popełnia błędy, bo popełnia, tylko ten nie popełnia błędu, to nic nie robi. Ale idzie we właściwym kierunku i czyści te pozostałości tego syfu komunistycznego. Jeszcze na koniec tylko powiem tak, że jeden z naukowców powiedział tak, bo raczej nie zdajecie z tego sprawy, że trzeba 5 pokoleń, nie wiem czy wam wystarczy, żeby ta pozostałość, którą pozostawił Stalin i później system komunistyczny, on zniszczył, nie tylko wymordował inteligencję. On stworzył nową inteligencję, która teraz, to my widzimy na każdym kroku, ci sami ludzie protestują przeciwko wszelkim zmianom. No to widzimy to, to nie da się tak szybko zmienić. I w dyplomacji, i we wszystkich pracach, jak to mówią mociumbanie, według siły trzeba zamiary. A wszystko to, co największą siłą i pana jako prawicowca, bo pan się tak ustawia, to jest nie krytykować tego rządu za takie głupie czasem błędy, tylko im pomagać. A później dopiero, jak rzeczywiście się to zmieni, to wtedy ich rozliczyć. Dziękuję. Proszę pana, no wygłosił pan tu apologię obecnego rządu, ale niekonsekwentną, bo albo jest dobrze, albo jest niedobrze. No albo mamy się czym szczycić, albo jesteśmy narodem jednolitym, albo nie ma już jednolitego narodu polskiego.
tylko historyczny naród polski jest zmuszony do dzielenia terytorium państwowego z taką polskojęzyczną wspólnotą rozbójniczą. Bo żeby mówić o jednolitym narodzie, to musi być jakiś wspólny ideał, który wszyscy podzielają. Tego już nie ma. Tego już nie ma. Także na terytorium polskim żyją obok siebie dwie wspólnoty etniczne. Jedna to jest historyczny naród polski, druga całkiem spora. To jest polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza. I mamy polityczną wojnę między tymi dwoma grupami etnicznymi w tej chwili. Także taka jest sytuacja. Po drugie, dyplomacja pan Pera to są kłamstwa albo półkłamstwa, albo tego, no może tak kłamią dyplomaci na pewno, ale kłamstwo ma krótkie nogi. Kiedy Wiaczesław Mołotow w 1940 roku przyjechał do Berlina, no to tam rozmowy prowadzono i rozmówcy niemieccy zapewnili go, że właściwie Wielka Brytania to już jest pokonana. No i akurat jak już on prawie że uwierzył w to, to zawyły syreny, bo rozpoczął się angielski nalot na Berlin, angielskich bombowców, no i wszyscy zeszli do schronu. A Niemcy w schronie nadal przekonywali Mołotowa, że Wielka Brytania jest pokonana. On mówi, tak, to dlaczego siedzimy w schronie? No i od razu czar prysnął w jednej chwili. Otóż kłamstwo w dyplomacji nie, na ogół się nie opłaca, bo taki dyplomata, który kłamie, to ma za swojego rozmówcę człowieka, który też nie jest w ciemnie bity. I on takie kłamstwa natychmiast rozpoznaje. Jeżeli chce się uzyskiwać jakieś sukcesy w dyplomacji, to trzeba być przygotowanym przed rozmowami. Trzeba być przygotowanym przynajmniej na mieć w pogotowiu dwie odpowiedzi. Bo nasz rozmówca na pewno ubierze to w jakąś tam elegancką formę, to na pewno, ale zada nam pytanie, jeżeli my czegoś od niego chcemy, to on nas zapyta, co mi dasz za to, że ci to zrobię? I trzeba mieć przygotowaną odpowiedź na to pytanie, dam ci to i to. A i jeszcze na drugie pytanie trzeba być przygotowanym. Co mi zrobisz, jak ja ci tego nie zrobię? I na to pytanie też trzeba być przygotowanym. I to nie może być jakaś taka, wie pan, trąba bracka, bo to od razu wszyscy to wiedzą. Więc to prawda, że Polska ma szansę. Przy tym rządzie i przy jakimś innym też by miała. Tylko jest jedna rzecz. Sojusz, w tej chwili mamy sojusznika, jesteśmy w NATO, mamy sojusznika, na którego liczymy, to znaczy Stany Zjednoczone. Problem polega na tym, że sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Bo sojusze dzielą się na dwie kategorie. Sojusz realny i sojusz egzotyczny. Sojusz realny jest wtedy, kiedy jeden sojusznik traci niepodległość albo jest zagrożony taką utratą, to drugi zaraz też czeka w kolejce. To jest sojusz realny. Jadą na tym samym wózku. Sojusz egzotyczny to jest taki, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi może tego nawet nie zauważyć. I sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. To nic złego. To nic złego. To wynika z obiektywnych proporcji między naszymi państwami, na co pan zresztą zwrócił uwagę. Ale my tej egzotyki nie możemy wyeliminować, bo ona po prostu wynika z obiektywnych uwarunkowań. Natomiast możemy ją zmniejszać. Możemy ją redukować. W jaki sposób? W taki, że się nauczymy takiego formułowania polskiego interesu państwowego, który nie byłby sprzeczny z interesem amerykańskim.
No bo jeżeli będzie sprzeczny, to my nic nie załatwimy z nimi. Musimy tak się nauczyć formułować polski interes państwa, że on był niesprzeczny. No i wtedy możemy redukować tę egzotykę. Wyjaśnię to na przykładzie. Rząd polski, mówię o Aleksandrze Kwaśniewskim i Leszku Millerze, zdecydował o wysłaniu polskiego kontyngentu do Iraku. No już pomijając to, czy tam słusznie, czy niesłusznie, czy legalnie, czy legalnie, to nieważne. Dlatego to zrobił, że nasz sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, poprosiły nas o tę przysługę, bo chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, że jest to operacja społeczności międzynarodowej, a nie prywatna wojna prezydenta Busha i wiceprezydenta Cheneya o iracką ropę. Tylko operacja społeczności międzynarodowej i tak dalej. Im więcej państw nawet symbolicznie wzięło w tym udział, tym lepiej. No to poprosił nas o to nasz sojusznik. Mogliśmy oczywiście odmówić, bo to było Irak, to był państwo, z którym mieliśmy stosunki, to znaczy nigdy nic nam złego nie zrobiło, więc dlaczego? Ale poprosił nas sojusznik. Więc mogliśmy odmówić, ale wtedy się narażamy na retorsję, że jak my o coś poprosimy, to on też nam odmówi. Powie, tak, jak my was prosiliśmy, to wy nie, to my teraz nie. Stany Zjednoczone jakoś sobie bez nas poradzą, natomiast my bez nich, no to różnie może być. Więc trzeba sojusznika szanować, ale można go było poprosić o przysługi wzajemne, na przykład o zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Zamiast spłacać raty, całkiem spore zresztą, tytułem spłaty długu zagranicznego, a akurat wtedy już wszyscy nasi wierzyciele zagraniczni to byli członkowie NATO, tylko już w tym gronie. Więc można było przedstawić taką argumentację. No, Polska leży na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. I dozwojenie polskiej armii, bo na czym polega militarna konwersja, że te pieniądze, które mieliśmy oddać, za zgodą wierzycieli przeznaczamy na modernizację sił zbrojnych. No trzeba było coś tam u nich kupić, bo to żeby oni też mieli jakiś interes, na tym właśnie polega zgranie. Ale no wiedzielibyśmy, co nasze wojsko robi w Iraku, że zarabia ciężkie pieniądze na modernizację naszych sił zbrojnych. Tymczasem nikt takiej propozycji nie złożył. A to było do załatwienia, jak sądzę. Jak sądzę, to było do załatwienia, bo jak byłem w Waszyngtonie, to z jednym takim panem, doradcą prezydenta Reagana, zabiegałem o 10 minut rozmowy, chociaż on mi poświęcił 3 godziny. A chciałem się dowiedzieć, co w stosunkach takich polsko-amerykańskich jest realistyczne, a co nie, bo mnie się może wydawać, tam mały Moryc może sobie myśleć, że tam coś jest możliwe, a to jest niemożliwe. To było do załatwienia. To było do załatwienia. No gdyby ktoś się wokół tego zakręcił, ale nikt się nie zakręcił. Więc jak minister Klich wyprowadził polskie wojsko z Iraku, to go publicznie zapytałem, no wygraliśmy tę wojnę czy nie? Bo jak wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są bramki? A jak przegraliśmy, to kogo mamy postawić pod ścianę? Bo to nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt nie odpowiada na to. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo okazało się, że w Iraku była operacja pokojowa, a nie wojna. Więc tej ani wygrać, ani przegrać nie można, ale zarobić na tym było można. Wie pan, i na tym to polega. Na tym to polega. Szanse oczywiście są, ale szansa raz stracona, to może być stracona na zawsze. Na zawsze. I to jest pewna słabość obecnego rządu, że on, jak powiem, nie ma elastyczności wystarczającej. Dlaczego tej elastyczności nie ma, no to już mówiłem, więc nie będę się powtarzał. Ale no, dlatego właśnie nie mogę tutaj być, podzielać pańskiego apologetycznego stosunku do tego rządu, bo nie po to ja tutaj jestem. Zresztą on mnie nie wynajął, żebym
był jego agitatorem, no to ma wystarczająco dużo i w telewizji, w pierwszym programie państwowym, i tam w innych, to już nie muszę ja tego tam nikogo wyręczać. W związku z tym ja mogę mówić jakoś tak po swojemu, prawda, co myślę i tak dalej. To tyle, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani, a nie, tam kto? No. Tu pani się zgłaszała. Tak, pani była pierwsza. Ja chciałabym, żeby, mam jedyną okazję, żeby usłyszeć pana opinię na temat, no być może niedalekiej, niepewnej przyszłości. Chciałabym tutaj połączyć takie pańskie wypowiedzi z dzisiejszego dnia. Nie udała się pierwsza wersja wysadzenia rządu z środka, ale była to wersja, którą co do której wykonanie miało być no, dokonane przez cywilów. I teraz następna wersja, w której Niemcy maczają palce, to jest bunt naszych prawników. Naszych prawników. I to jest jedna sprawa. Ale jeżeli my mówimy już w tej chwili o tych dwóch obozach, czyli tym, pan tak bardzo ładnie nazwał tę drugą część. Polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza. Otóż to, więc co do tej wspólnoty rozbójniczej, jeżeli słyszymy takie głuche słuchy, że pan Komorowski po kontakt spotyka się z ową być może 30-osobową grupą wysadzonych z siodła wojskowych, i że są takie głuche pomruki, że zanosi się na pucz, tym razem znacznie sprawniej zorganizowany, to co pan o tym myśli? A jeszcze jedno pytanie a propos Komisji Smoleńskiej. Otóż wyskoczył bardzo pewno mądry i zorientowany w sprawie pan szef owej komisji, jak mi się wydaje, który oświadczył, że on wykopał karakal, tak? Więc było to też takie egzotyczna wypowiedź, która spowodowała, że natychmiast zniknął. I co to właściwie miało znaczyć? No nie wiem, to należałoby jego zapytać, co on miał na myśli. Ale jak pan... Ja myślę, że w odróżnieniu od pani, wydaje mi się, że pan Berczyński, bo o nim pani mówi, że on nie jest chyba najmądrzejszą osobą. Skoro takie rzeczy wygaduje, to chyba jest głupszy niż przewiduje ustawa, niż o nim myślimy. A skoro takie głupstwa wygadywał, to mógł też inne wygadywać, i tylko że nie zwracały one powszechnej uwagi. Był kiedyś w armii austriackiej taki generał Potiorek, który dowodził korpusem w sposób niezwracający niczyjej uwagi i miał zainteresowania naukowe. Takie, że w ramach tych zainteresowań naukowych badał ciężar gatunkowy pojedynczego żołnierza. I w tym celu zanurzał go w pełnym oporządzeniu w beczce z wodą, po czym zapisywał, ile ten żołnierz wody wypiera. No i tak na tej podstawie badał. I dopóki jego naukowe zainteresowania się ograniczały do żołnierzy zwykłych, no to nikt tam nie zwraca na to uwagi, ale kiedyś wpadł na pomysł, żeby zbadać ciężar gatunkowy oficera sztabowego. No i tu się zaczęły sęki, zapakowano go do plecionki i odwieziono do infirmerów. To okazało się, że już od dawna miał tam chorla, ale dowodził korpusem w sposób nie zwracający niczyjej uwagi. To pokazuje, że dzieją się cuda na świecie, które się mieścili filozofom. Otóż, co się może stać? Nie wiem, ja nie potrafię przewidzieć przyszłości, ale wydaje mi się, że możemy się poruszać w takich oto ramach, że albo będzie wersja łagodna, czyli coś podobnego na kształt nocnej zmiany z 92 roku, albo wersja surowsza, czyli coś podobnego do 13 grudnia 81 roku, połączone z aresztowaniem rządu i tak dalej. Coś takiego może lepiej. Tyle tylko, że pod sztandarem praworządności i demokracji.
tak jak wtedy to było pod sztandarem obrony socjalizmu i sojuszu. No to teraz też jesteśmy sojusznikami. A mamy czego bronić? Demokracja i praworządność. To jest piękne uzasadnienie. Piękne uzasadnienie. To ludzi można nawet zabijać, a cóż dopiero ich tam aresztować. W tej sprawie. Proszę bardzo. Dziękuję za cenne spostrzeżenia. Natomiast mam takie pytanie. Mówi pan redaktor o stawianiu warunków i słusznie. Natomiast z tego, co tutaj dowiedziałem się i z mojej wiedzy poza spotkania, widzę, że polityka Stanów Zjednoczonych i Niemców zbieżna jest w jednym punkcie, mianowicie skłócenia Polski z Federacją Rosyjską. I teraz czy ta opcja, że stawiamy warunki, czy prawda, realizujemy politykę, chodziło tu szczególnie o Ukrainę, żeby nie było wątpliwości, jaki był stosunek do bowiem banderowską Ukrainę. Czy to w dalszej perspektywie to jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać, czy już klapka zapadła, ponieważ mamy kolejnego sojusznika na kolejne 50 lat? Proszę pana, nie wiem, czy klapka zapadła, chyba nie. Chyba nie. Ukraina jest bardzo osobliwym państwem. Nie sądzę, żeby rząd w Kijowie kontrolował sytuację. Najlepszą ilustracją tego, że rząd w Kijowie sytuacji nie kontroluje, nawet nie na tych obszarach, które nominalnie kontroluje. Bo przecież Ukraina jest zaopatrywana w węgiel koksujący z Zagłębia Donieckiego, który jest pod kontrolą separatystów. Ale transporty węgla jak najbardziej były przekazywane do ukraińskich elektrowni. I tylko ochotnicze bataliony, a więc prywatne wojska jakichś oligarchów, bo to są ochotnicze bataliony, zablokowały te transporty węgla w środku zimy. W związku z tym prezydent Poroszenko ogłosił stan katastrofy. Nie dlatego, że to separatyści węgiel zablokowali, tylko to jest ilustracja tego, że rząd nie kontroluje sytuacji, rząd Kijowy. Ale to, co tam na Ukrainie, to niech się oni martwią u siebie. Natomiast ja powiem tak, że postępowania kolejnych rządów w Warszawie wobec Ukrainy moim zdaniem nie można nawet nazwać polityką. Bo polityka powinna mieć jakiś cel, a tego celu nie ma. Bo to postępowanie polega na mechanicznym żerowaniu w ciemno wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. My nawet nie wiemy, co on zrobi, ale z góry to żerujemy. Bardzo dobrą ilustracją tego i fatalnych skutków takiego postępowania jest blamaż prezydenta Komorowskiego w Kijowie. To jest zresztą ilustracja tego, że nasze państwo nie funkcjonuje normalnie, nie funkcjonuje prawidłowo. Bo o co chodziło? Prezydent Komorowski pojechał do Kijowa z oficjalną wizytą. Podlizywał się tam wszystkim w sposób obrzydliwy. A Rada Najwyższa tego samego dnia uchwaliła ustawę uznającą ukraińską powstańczą armię za bohaterów narodowych. Więc gdyby państwo polskie funkcjonowało normalnie, to przecież agenda Najwyższej Rady w Kijowie nie jest żadną tajemnicą. To są informacje jawne. Gdyby ambasada pracowała prawidłowo, to powinni to sprawdzić i posłać natychmiast iskrowkę do Warszawy, do kancelarii prezydenta. Proszę panów, jest taka i taka sprawa, że tego samego dnia przygotowywana jest prowokacja, tego samego dnia, kiedy prezydent ma być, to jest ta ustawa na porządku dziennym. No to z Warszawy powinna pójść do ambasadora ukraińskiego w Warszawie najpierw, a potem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Kijowie depesza. Albo zdejmujecie to z porządku dziennego, albo prezydent odwołuje wizytę. Tak powinno być. Tak powinno być. Ale to, że tak się nie stało, to tylko jest ilustracja, że nasze państwo nie funkcjonuje normalnie. I żeby tu
się nie rozwodzić nad tym zbytnio, to powiem tak. Polska ma interes ważny z Ukrainą. W polskim interesie państwowym leży istnienie Ukrainy, najlepiej skonfliktowanej z Rosją, ale nie mocarstwowej, tylko takiej, której istnienie zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od rana musi na nowo zabiegać. Bo tak. No ale to, co wyprawiają rządy, to jest po prostu, mówię, nie można tego nazwać nawet polityką, bo polityka powinna mieć jakiś cel, a tu z tego celu ja nie potrafię dostrzec. Proszę bardzo. Ja bym chciał uzupełnić wypowiedź pana odnośnie wyborów Tuska. Sytuacja była taka, że w czasie rozmowy prezesa Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, prawdopodobnie, zresztą to w opinii publicznej się pokazuje, że pani Merkel stwierdziła tak, skoro Polska jest przeciwko temu, żeby Tusk nie był tym przewodniczącym Rady Europy, to my się na to zgadzamy. I dlatego w ostatniej chwili ten Tyrusz Polski wyszedł na plan, bo przedtem nie było takich planów. A jeszcze druga sprawa. Polska mogła coś tylko wygrać. 26 do 2, czyli Węgry, albo 27 do 1. I teraz tak, czy 26 do 2 byłoby to samo, co 27 do 1, wynik byłby podobny. Natomiast, jeżeli nasza pani premier sprzeciwiła się temu, dlatego, że okres rządzenia jako premier Tuska w Polsce była szkodliwa i w Radzie Europy w tym okresie pierwszym też była szkodliwa, to ona musiałaby wbrew woli Polski, swojej, po prostu nastawiać na człowieka, do którego nie ma zaufania. I teraz jest taka sprawa. Moim zdaniem Tuska nikt nie zgłosił w Europie. Mnie się wydaje, że historycy powinni ocenić tak, że on wbrew rządowi, a rząd jest wolą narodu. Sprzeciwił się woli rządu, czyli narodowi i sam się ogłosił jako kandydat do tego. Chciałem, żeby się pan do tego usłuchał, czy ja mam trochę racji. Nie ma pan racji, dlatego że w polityce nikt nie będzie się zajmował tym, czy Donald Tusk się sam zgłosił, czy został zgłoszony. Nikt się tym nie będzie zajmował. Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej. Jest. W takim charakterze występuje na arenie międzynarodowej wszystkie państwa członkowskie, łącznie z Polską. Łącznie z Polską. To uznają. Wszystkie co do jednego, łącznie z Polską. Bo przecież kiedy Donald Tusk przyjechał tu 19 kwietnia na przesłuchanie, to był taki wjazd triumfalny, przypominający wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, wielką tam w Niedzielę Palmową, to oprócz podobieństwa są pewne różnice, bo Pan Jezus jechał po ulicach na oślicy, a tutaj jakoś nie mogli żadnej oślicy znaleźć, chociaż tam dużo było kandydatek w tym orszaku. A więc, świętym był potem człowieka. No więc nie wiem, na przyszły raz jak przyjedzie, to ten do tego ujęcia zostaną jakoś nadrobione. I będzie już jechał do Warszawa, nie prędko zapomni. Tak, pan Nowak powiedział, że jest naznaczony przez Boga. Przecież to trzeba... Proszę pana, no jeżeli ludzie wierzący uważają, że nic się nie dzieje bez woli boskiej, a więc i nominacja Donalda Tuska pewnie jakoś się w to wpisuje, więc w tym sensie, ale to w niczym nas nie posuwa do przodu. Wie pan, ja nie bardzo zrozumiałem pańskiego uzasadnienia, dlatego że no, pani Merkel, nie wiemy dokładnie, czy tak było, bo ja nie przypominam sobie, żeby prezes Kaczyński jakieś sprawozdanie składał z rozmowy z panią kanclerz Merkel. Ale jeżeli nawet by mu złożyła taką deklarację, to wie pan, ja bym w nią nie uwierzył. Ja bym w nią nie uwierzył. I późniejsze wypadki potwierdziłyby, że miałem rację. Bo
pani kanclerz Merkel by no, zrobiła, nie wiem, po co by to miała zrobić. Przecież pani kanclerz Merkel wyciągnęła, podała pomocną dłoń Donaldowi Tuskowi kilkakrotnie już, po raz pierwszy w czasie afery hazardowej. Kiedy Donald Tusk zlekceważył zupełnie ostrzeżenia i dopiero jak zobaczył pana Chlebowskiego, który wytapiał z siebie tłuszcz na oczach całej Polski, to dopiero zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zdjęty i za chwilę on tam stanie. W takiej samej roli. No i wtedy co zrobił Donald Tusk? Wszystkich powyrzucał z rządu. Wszystkich, co do jednego. I z jakim uzasadnieniem? No bo Chlebowskiego to wiadomo, to tam Rysio, tam ten Miro, Zbycho i Rycho, prawda, tam kombinowali na cmentarzu. Ale Grzegorz Schetyna nic nie kombinował. No i pytają go dziennikarze, dlaczego Schetynę wyrzuciłem. Mówił, mam do niego pełne zaufanie. To tak mówi człowiek, który jest śmiertelnie przerażony. I myślał, że to wystarczy, jeśli ich powyrzuca. Ale stary Kiejku powiedział, jak ty tak z nami pogrywasz, to nie starczy. To tu jeszcze jest ustawa hazardowa. W ciągu 2 tygodni została uchwalona. Nie można jej było uchwalić przez 2 lata, a w ciągu 2 tygodni, w ekspresowym tempie. No i ustawa o IPN-ie. I szlaban na prezydenturę. Nie będziesz frędzlu prezydentem. No i dopiero w tym momencie właśnie nasza złota pani rozpostarła nad nim parasol ochronny. Dostał nagrodę imienia Karola Wielkiego. No tak, no otarcie łez, ale to był sygnał od naszej złotej pani. Kto teraz podniesie rękę na Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. Rozwalę mu łeb od razu. No i wszyscy zrozumieli, że no, jak tak, to w porządku, już okej. Druga ataka, no to był Amber Gold. Drugi taki niebezpieczny. I co zrobiła nasza złota pani? W ostatniej chwili mu podała pomocną dłoń, wyciągając go z Polski do Brukseli na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, objęte bezwarunkowym immunitetem. Dlaczego ona to robi? No przecież nie upodobała sobie Donaldzie Tusku, bo to on tam jest mnóstwo bardziej urodziwych kandydatów. Ale z jakichś powodów uważam, że on będzie najlepszym kandydatem na prezydenta w 2020 roku. On tu ma wjechać na białym koniu. No i jeżeli tak, no to uwierzenie w zapewnienie pani Merkel, że ona w ogóle się Tuskiem nie interesuje, to po prostu albo Jarosław Kaczyński jest naiwny jak dziecko, a to by było niegrzeczne takie podejrzenie. Albo to po prostu nieprawda. Proszę bardzo. No to jedna z teorii spiskowych mówi, że Angela ma właśnie teczkę pana Donalda po byłej starze. O, ma Stasik i ma tam... Stasik, przepraszam. I ma tam pewną wiedzę na temat Donalda. To jest taka teoria spiskowa. Proszę pana. No, teorie spiskowe mają to do siebie, że nie wiadomo, czy są prawdziwe. Od teorii nie można za dużo wymagać. One powinny spełniać przynajmniej 2 warunki. Po pierwsze, żeby taka teoria nie była sprzeczna wewnętrznie. A po drugie, żeby przy jej pomocy można było wyjaśnić różne zjawiska, które w inny sposób nie da się w ogóle wyjaśnić. I tutaj jest taka, wie pan, wystarczy... Nawet nie trzeba czytać żadnych teczek, a niech pan usiądzie łaskawie. Nie trzeba czytać żadnych teczek, wystarczy przeczytać życiorys ambasadora z Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. On tam, Freiherr jakiś tam, znaczy rycerz, prawda? Otóż on był w latach 80.
sekretarzem ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Potem przeszedł, został odwołany do Niemiec i tam został zastępcą szefa wywiadu. Zastępcą szefa BND. We mnie wzbudza to podejrzenia, że jako sekretarz ambasady był po prostu rezydentem w Warszawie. Rezydentem wywiadu niemieckiego w Warszawie. I w takim charakterze, to jest oficjalnym tam życiorysie, mówię. W takim charakterze nawiązał kontakty z niektórymi przedstawicielami opozycji demokratycznej w Polsce. Z niektórymi. No i potem on awansował i oni też awansowali. I oni też awansowali. I on ze stanowiska zastępcy szefa wywiadu został ambasadorem w Warszawie, a teraz, jeśli dobrze pamiętam, jest ambasadorem w Moskwie. Normalnie to by była degradacja, ale to, że on ze stanowiska zastępcy szefa wywiadu jest ambasadorem w Warszawie, to świadczyło tylko o randze zadań, które ma tutaj do spełnienia. Podobnie jak obecnie w Moskwie. Także wie pan, to teorie spiskowe, przynajmniej niektóre, mają solidną podbudowę faktograficzną. Oczywiście w niezawisłym sądzie to tak, no, by się nie utrzymał, ale są też procesy poszlakowe, kiedy są ludzie skazywani na podstawie poszlak, pod warunkiem, że ten łańcuch poszlak jest spójny i dobrze podbudowany innymi okolicznościami faktycznymi. To i takie rzeczy się zdarzają. Ale oczywiście to jest tylko teoria, równie dobra jak każda inna. Mam jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Po 89 powstawały rządy z mniejszą lub większą pomocą służb specjalnych. I jak pan myśli, czy ten dzisiejszy rząd to też nie powstał dzięki pomocy służb specjalnych? No właśnie to mówiłem. To mówiłem, przecież spisek kelnerów i tak dalej, to jest właśnie to tak. Proszę. Idąc dalej tym tropem, to tym naszym największym sojusznikiem są teraz Amerykanie, a wiadomo, że Amerykanie bardzo blisko współpracują z Izraelem. No i można też tak. No dlatego tak jest, proszę pana, to i my też współpracujemy z Izraelem. Najlepszym tego dowodem jest to, że pan prezydent Duda w ubiegłym roku, będąc w Nowym Jorku w konsulacie polskim, przeprowadził dwugodzinną rozmowę z przedstawicielami żydowskiej organizacji. Żadnego komunikatu ze strony kancelarii prezydenta nie było na ten temat. O czym rozmawiał, co tam oni od niego chcieli, czy on im obiecał, czy coś. Nie. To, co wiemy na temat tych rozmów, to wiemy tylko z wypowiedzi, jakiej udzielił Abraham Foxman, uczestniczący w tych rozmowach, szef Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej, który powiedział w wypowiedzi dla jednej z nowojorskich gazet, ja właśnie dlatego mam honorable korespondenta też, że prezydent Duda obiecał wzmożenie walki z antysemityzmem w Polsce i nawet zapowiedział jakąś legislację w tej sprawie i że przedmiotem rozmowy były również roszczenia majątkowe żydowskie. Ale już nie powiedział więcej, no wiem tylko tyle, co powiedział na tej gazecie. Potem była wizyta delegacji rządowej w Izraelu, kiedy pani Szydło miała tam wypadek samochodowy. No i nie wyobrażam, bo też się komunikat nie ukazał. I nie wyobrażam sobie, żeby tam przedmiotem, przynajmniej jednym z wielu przedmiotów rozmów, nie była sprawa roszczeń. W sytuacji, kiedy w 2011 roku rząd izraelski wespół z Agencją Żydowską utworzył zespół HERD, który miał na celu odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. To była oficjalna deklaracja rządu izraelskiego, więc to Izrael, który przedtem się oficjalnie nie włączał w tę sprawę, teraz jest włączony. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ta... No i rząd nam nic na ten temat nie mówi. Natomiast 27 marca zostało otwarte w Warszawie biuro Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego.
obejmujące swoim zasięgiem całą Europę Środkową, więc dokładnie taki sam zasięg, jaki miał zespół HERO. I pan prezydent dodał, siedzibę ma to biuro w tym Muzeum Historii Żydów Polskich, wybudowanym za pieniądze podatnika polskiego. Pan prezydent Duda wystosował list do uczestników uroczystości otwarcia tego biura, wyrażając radość z otwarcia tego biura i, co mnie zaniepokoiło, łącząc otwarcie tego biura z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. To mnie, przyznam się, trochę zaniepokoiło, że pan prezydent może to przypadkowo to połączył jako pewną figurę retoryczną, ale jeżeli nie przypadkowo, no to, to dobrze nie wygląda, niestety. To dobrze nie wygląda, także tu no, trudno nie, jakoś nie być zaniepokojonym rozwojem wypadku, bo to zostaniemy, że tak powiem, to tak jak mąż się ostatni dowiaduje o wszystkim, prawda, to my jesteśmy trochę w tej sytuacji. Wszyscy coś wiedzą, a my, tylko my nic nie wiemy. A dobrze, może tu odwrotnie. Proszę bardzo. Organizacja EDRM, czy coś takiego. Proszę? Ta organizacja EDRM, tak, to jest antysemityczna. Nie, to jest Anti-Defamation League, to jest ta, ale ten amerykański komitet żydowski jest inna organizacja. Na jej czele stoi taki pan David Harris. Ten sam David Harris, który w marcu 2006 roku był u premiera Marcinkiewicza i premier Marcinkiewicz obiecał mu, że sprawa roszczeń zostanie załatwiona do końca 2006 roku. Dlatego o tym wspominam, że przy okazji otwarcia tego biura w marcu teraz pan David Harris udzielił wywiadu portalowi Onet. I tam w ostatnim spotkaniu z tego wywiadu dziennikarz pyta go, co on sądzi na temat roszczeń majątkowych żydowskich wysuwanych w Polsce. Bo on powiada, że on nigdy o tym nie słyszał. To jest ten sam pan David Harris, który w 2006 roku u premiera Marcinkiewicza uzyskał tę obietnicę. No więc jeżeli on takie rzeczy mówi, to znaczy, że coś się szykuje. Że coś się szykuje, bo to nie jest, moim zdaniem, to nie jest żaden przypadek. A to byłaby katastrofa. Zrealizacja tych roszczeń byłaby katastrofą i dla naszego państwa, i dla naszego narodu. Dla naszego narodu również. Bo musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Po pierwsze, już poza wszystkim, te roszczenia są całkowicie bezpodstawne. Od tego trzeba zacząć, żeby była jasność. Ale one są szacowane na 60-65 miliardów dolarów. To jest równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. Więc jest rzeczą oczywistą, że Polska nie jest w stanie wygenerować, zwłaszcza w jakimś szybkim, krótkim czasie, takiej sumy bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej w Polsce. Zatem, jeżeli te roszczenia miały być realizowane, musiałyby być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to oznacza, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby nim na terytorium Polski. A to oznacza, że z dnia na dzień zyskałoby dominującą pozycję ekonomiczną, która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. W ten sposób mielibyśmy szlachtę jerozolimską. A więc naród polski zostałby we własnym kraju zepchnięty do rangi narodu drugiej, może nawet trzeciej kategorii. I dlatego mówię, że to była katastrofa nie tylko dla naszego państwa, ale również dla naszego narodu. Bo to by było bardzo trudno odkręcić. Nawet 100 lat chyba by nie wystarczyło. Nawet 100 lat by nie wystarczyło. Więc to jest problem. Nie jest problem taki, czy tam Tusk, czy nie Tusk. To
pan, jutro może umrzeć nawet. Nikt tego nie zauważy. Natomiast to jest problem. Proszę bardzo. To ja może jeszcze nawiążę do tego, co pan mówi. A to jest to, jakie w takim działania należałyby podjąć w Polsce przez Polonię, może tak jak pan tam będzie jechał, żeby zapobiec temu piegowitej kombinacji operacyjnej, no, która jest coraz bardziej jest jakby realna. Proszę pana, no należałoby imieniem państwa polskiego oświadczyć, że nikt niczego od nas nie dostanie. Tylko tak. Tylko tak. I potem być trochę, przygotować się na, nie tylko na jasno, ale na jakieś konsekwencje. Dobrze mieć właśnie, dobrze by było mieć lobby polskie polityczne w Stanach Zjednoczonych, żeby te konsekwencje łagodzić. Ale niestety tak nie jest. Kiedy Edward Moskal, kiedy Polska się starała o przyjęcie do NATO, Edward Moskal, ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, zebrał pod petycją do Kongresu w tej sprawie, bo to wcale nie było tak, że wszyscy w Ameryce byli zachwyceni tym pomysłem. Zebrał pod petycją do Kongresu w tej sprawie 9 milionów podpisów. Polskich. To jest 9 milionów, to tego nikt nie może zlekceważyć. W Ameryce nigdzie. Ale co się stało, kiedy on pokazał w ten sposób, że przynajmniej w takiej sprawie można Polonię amerykańską zjednoczyć, że przemówi jednym głosem. Natychmiast rozpoczęła się nagonka na Edwarda Moskala, sterowana z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, którym kierował wtedy Bronisław Gerlek. Do której się oczywiście na terenie amerykańskim też różni szubrawcy przyłączyli. W rezultacie Edward Moskal, co przedtem było nie do pomyślenia, przestał być przyjmowany w Białym Domu. A więc wpływy polskie w polityce amerykańskiej zostały zredukowane do gołej ziemi. Zupełnie. Dla mnie to nie było dziwne. Po co polskie lobby w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest żydowskie, zwłaszcza w sytuacji konfliktu interesów na tle tych roszczeń? Po co? Ale nam jest potrzebne polskie lobby. Proszę. Ja jeszcze może, bo mi się wydaje właśnie, że ten zamach na delegacje państwowe to była jedna z prób spłaty, znaczy próby spłaty tego domniemanego zaburzenia. Bardzo możliwe. Drugie, tylko proszę się nie śmiać, ale moim zdaniem to jest też również jeden z powodów zamachu na świętej pamięci Kaczyńskiego, który powiedział, że skoro my mamy zapłacić, to jest taka moja teoria, skoro my mamy zapłacić tam 60 milionów czy miliardów dolarów, no to zażądajmy 120 miliardów od Niemców i spłacimy Żydów, a przy okazji coś... Proszę pana, mam nadzieję, że prezydent Kaczyński nic takiego nie powiedział, bo to by świadczyło, że jest durniem, był durniem kompletnym. Niech się pan nie gniewa, ale to by świadczyło, że jest idiotą po prostu. Mam nadzieję, że nic takiego nie miało miejsca. Moim zdaniem dopnąć prędzej czy później... Proszę pana, niech pan posłucha. Mam nadzieję, że nic takiego nie miało miejsca, bo bym musiał uznać, że prezydent Kaczyński był niespełna rozumu. Dlaczego? Proszę pana, jeszcze raz powtórzę. Żydowskie roszczenia są pozbawione jakichkolwiek podstaw. Natomiast uzależnienie spełnienia roszczeń żydowskich od tego, że Niemcy coś nam dadzą, a my z tego spłacimy, to znaczy, że my się poczuwamy do zobowiązania. No niech pan to zrozumie. Ale są sądy niezawisłe. Panie, co pan, niech się pan nie gniewa, ale wie pan, no nie odmawiam dyskusji na tym poziomie, no. Odmawiam dyskusji na tym poziomie. Proszę pana, tu chodzi o poważne sprawy, nie będziemy tutaj, wie pan, krotochwili żadnej uprawiali. Otóż, proszę pana, jeżeli pan chce krotochwili, proszę bardzo. Polska oczywiście może się zwrócić do Niemców o odszkodowania, tylko to będzie, odpowiedź będzie udzielona następująca. Podobna do tej, jakiej w anegdocie Stalin udzielił polskiej delegacji, która przyjechała do Moskwy, żeby się domagać Lwowa i Kijowa.
I Stalin się strasznie zaforsował, powiedział, no Lwów to my nie mamy, ale Kijów możecie dostać ile tylko chcecie. No to coś takiego, taką odpowiedź moglibyśmy uzyskać od Niemców, wie pan. Niech pan posłucha, kanclerz Schröder w 2000 roku w jednym ze swoich przemówień powiedział: okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Co to znaczy? To znaczy, że Niemcy nie będą wysłuchiwać z niczyjej strony żadnych suplik odszkodowawczych. I tyle. Więc jeżeli pan prezydent Kaczyński już po tej deklaracji kanclerza Schrödera, naprawdę, wie pan, pan prezydent Kaczyński, no, miał wiele wad, ale nie był drugiem, no, na miłość boską, już nie róbmy z niego idioty. Ja tylko dwa słowa. Tak, przepraszam. Dokąd naród będzie opanowany? Dopóki się da. Ludzie bardzo chętnie słuchają różnych rzeczy, jeżeli tylko im się wydaje, że potrafią przechytrzyć swojego rozmówcę, tego co im to opowiada. A to na ogół się nie udaje. Proszę bardzo. Dziękuję za głos. Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie nietypowe, ale jakby pan nam jako wybitny analityk mógł przypomnieć, do czego w ogóle potrzebni nam są politycy, bo zgubiliśmy się po prostu, już nawet intelektualnie nie możemy zdzierżyć tego naprawiania sytuacji, polepszania i tak dalej. I po prostu jakby pan tutaj zdefiniował, czy są w ogóle potrzebni wobec na przykład takiego naczelnika państwa, który się wyłonił, moim zdaniem powinien on stanąć na czele tego wszystkiego, zamiast tego teatru całego, no bo po prostu no, ni cholery, za przeproszeniem, nie mogę znaleźć uzasadnienia do istnienia takiej klasy. Nie, dlaczego, proszę pana, to jest, niech się pan nie gniewa, ale zaraz pan skończy, tylko jeśli pan pozwoli, to wejdę panu w słowo. Otóż takie rzeczy się dzieją w innych państwach, takich dużych też. Na przykład, podam panu przykład, kiedy umarł Deng Xiaoping w Chinach, agencje prasowe zaczęły depeszować z Pekinu, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. Było to o tyle dziwne, że Deng Xiaoping już na wiele lat przed śmiercią nie miał ani żadnego stanowiska państwowego, ani nawet żadnego stanowiska partyjnego. Był najzupełniej prywatnym człowiekiem. A jednak agencje prasowe doniosły, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. Dlaczego? Otóż dlatego, że Deng Xiaoping faktycznie sprawował stanowisko, które nie było przewidziane w chińskiej konstytucji. Był cesarzem chińskim. Był cesarzem. Jak to wyglądało? Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawie, bo on był bardzo chory już pod koniec życia. Nie tylko nie wstawał z łóżka, ale nawet z trudem mówił i bardzo cicho. W związku z tym ta kamaryla dworska wydelegowała jakiegoś takiego prostego Chińczyka służącego, ale widocznie jakiegoś uczciwca. I on się nachylał nad Deng Xiaopingiem. Tamten mu szeptał coś do ucha, a ten w obecności wszystkich dygnitarzy to głośno powtarzał. Co mu tam szepnął? I później to szybkością światła docierało do najdalszych krańców Chin. Bo tak Deng Xiaoping rządził Chinami z łóżka przy mocy tego służącego, tego kamerdynera. Więc nic dziwnego, że jak umarł, to rozpoczęła się walka o władzę i teraz jest taki dyrektoriat tam. Nie ma jednego cesarza, tylko jest dyrektoriat. Ale on właściwie zawrócił Chiny na właściwą drogę. To ten jeden człowiek właśnie spowodował, że państwo chińskie w tej chwili się z takiego chorego człowieka świata się wysforowało na najpotężniejszą gospodarkę na świecie, numer jeden. To on. Więc takie precedensy są, także to nie jest jakiś, wie pan, nic dziwacznego. No czasami, no na przykład Stalin. Stalin w Rosji.
przywrócił monarchię. No przecież faktycznie za Stalina w Rosji była monarchia i to w najbardziej despotycznym wydaniu. To absolutyzm oświecony, to przy tym to jest w ogóle gwiazdka. Ale Rosja nadal była republiką i bardzo ciekawe zdanie przemówień takich wyborczych, kiedy jest w 1936 roku są wybory w Sowietach, no i jest wiec wyborczy w pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy. I tam Nikita Chruszczow przedstawia kandydata Józefa Stalina. I co się potem stało? Ano to się stało, że był taki fenomen, że w tym pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy na kandydata do Rady Najwyższej Józefa Stalina wyborcy oddali 120% głosów. No, trochę tam nadgorliwość wystąpiła, ale wytłumaczono to w ten sposób, że no, wyborcy z innych okręgów wyborczych już nie mogli wytrzymać, żeby tego i stąd te 120%. No takie cuda się zdarzają. Proszę bardzo, nie pan. Ja chciałem doprecyzować, tak. To, że akurat pan Kaczyński tam zakulisowo ciągnie za większe sznurki, przynajmniej tak się wydaje, no to ja uważam, że to jest pozytyw, bo zastanawiam się tylko, po co jest potrzebna taka rozległa, nie wiem, A proszę pana, po to, że widzi pan, Jarosław Kaczyński, trzeba czytać uważnie Pismo Święte. Jest mnóstwo takich praktycznych wskazówek, nie tylko teologicznych, takich, tylko praktycznych. Na przykład Pan Jezus tłumaczy najpierw apostołom, a potem tam tej ludowi całemu, co go słucha, że jeżeli jeden król chce wojować z drugim królem, to najpierw siada i oblicza, czy w 10 tysięcy może pokonać tych 20 tysięcy, które tamten prowadzi. Jeżeli dochodzi do wniosku, że nie, to co robi wtedy? Pan Jezus mówi, wysyła poselstwo, kiedy tamten jest jeszcze daleko. Bo jak już będzie na karku, to już za późno, wtedy na negocjacje. Kiedy tamten jest jeszcze daleko, to wtedy jeszcze można coś uratować. Otóż wie pan, tam w innym miejscu Pisma Świętego Nowego Testamentu jest tam taka deklaracja setnika, który jest tam, wypowiada się i powiada tak. Ja mam pod sobą żołnierzy, no bo był dowódcą kompanii tamten setnik, ale jestem też człowiekiem pod władzą postawionym. I podobnie jest z panem prezesem. Otóż on ma do wykarmienia całe zaplecze polityczne, bo jak przestanie go karmić, to oni natychmiast go zdradzą i przejdą do Schetyny na przykład, czy do pana Rysia Sprytnego, czy jeszcze gdziekolwiek. Więc oni to wiedzą i on to wie, więc to tak to jest. To nie jest, że tak powiem, samowładnym, wie pan, przedstawicielem dynastii i tyle, tylko musi tam, no każdy zresztą rozsądny król, to musi dbać o zaplecze polityczne, bo jak nie dba, to wtedy je utraci. Nagle się okazuje, że jest sam. A tu jakiś ambitny taki z nizin społecznych powiada na moją komendę, no i wszyscy zaczynają jego słuchać, a ten musi na wygnanie się udać. To i tak dobrze, że mu głowy nie utną. Proszę bardzo. To ja jeszcze chciałem zapytać o jakby pan... Są młodzi ludzie, tacy jak my, którzy nie chcą wyjechać z Polski, nie wyjadą, mają robić, żeby... Generalnie proszę o wytyczne pana, bo zawsze jak jestem na takich spotkaniach, prosiłem pana Grzegorza Brauna, powiedział mi, nie dać się pozabijać, nie dać się okraść. Co by pan młodym ludziom powiedział, żeby... Bo chcielibyśmy coś robić konkretnego, nie tylko rozmawiać, tylko po prostu coś robić. Nie? To dobry pomysł, żeby się nie dać okraść, wie pan, ale żeby się nie dać okraść, to trzeba najpierw, ja to mówiłem zresztą przy innych okazjach, trzeba odblokować narodowy potencjał gospodarczy. Bo to was blokuje. Ja już mam 70 rok, więc ja już tam
wie pan, świata nie zapowiedzi, ale wy, proszę innego. No ale odblokować potencjał można chyba tylko w szarej strefie. Nie tylko, no to wie pan, to jest trudność, bo narodowy potencjał gospodarczy jest zablokowany przez trzy czynniki. Przez wadliwy ekonomiczny model państwa, kapitalizm kompradorski. Przez postępującą biurokratyzację państwa, która jest konsekwencją konieczności żywienia zaplecza, i przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. To są trzy czynniki, które blokują narodowy potencjał gospodarczy w Polsce. Bez tego nic nam się nie uda, bez odblokowania tego. I możemy to zrobić przy pomocy takiego narzędzia, które raz już zastosowaliśmy z pozytywnym skutkiem. Mianowicie ustawy o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wilczka. Dzięki niej w 1989 roku narodowy potencjał gospodarczy został odblokowany, ale został później ponownie zablokowany przez nomenklaturę, która chciała ochronić swoje ekonomiczne przywileje. I ta ochrona ekonomicznych przywilejów nomenklatury, interesów nomenklatury, wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu nowych elit na posady. Bo oni też chcieli podoić Rzeczpospolitą trochę, a ponieważ tam no, najprostsza forma to dojeje na posadach, prawda? I widzę ten premier, charyzmatyczny premier Buzek w 1997 roku co zrobił? Wprowadził cztery wiekopomne reformy, które spowodowały skokowy wzrost syneko, a więc takich właśnie posad w sektorze publicznym i skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa o 100 miliardów złotych rocznie. O 100 miliardów złotych rocznie. Jak się tyle ludzi wzięło na utrzymanie, no to to kosztuje. I to jest jedna rzecz. Więc odstąpienie od kapitalizmu kompradorskiego na rzecz zwyczajnego kapitalizmu, rozmontowanie aparatu biurokratycznego, a z Niemcami to nie bardzo wiem, co tu zrobić. Po prostu to by się samo zaczęło robić. Mielibyśmy ekonomiczną wojnę z Niemcami, ekonomiczną, ale to może byśmy ją jakoś przetrzymali. Pytanie tylko takie jest. Czy można to zrobić przy utrzymaniu procedur demokratycznych? No, na pewno nie. Właśnie no to nie wiem, czy na pewno nie. Można próbować, wie pan, ale rzeczywiście szanse są niewielkie. Szanse są niewielkie. I na tym polega dramatyzm naszej sytuacji. Że wiemy, co trzeba zrobić. Nawet wiemy jak. I wiemy, że to jest niemożliwe. No to wie pan, ja nie podzielam tego optymizmu. No, dlaczego? Skąd miałbym być optymistą? W tej chwili mamy taki nawrót do przedwojennej sanacji, która polegała na tym, że państwo, program sanacyjny polegał na tym, że państwo stawało się głównym organizatorem już nie tylko życia gospodarczego, ale w ogóle całego życia zbiorowego. To zostało potem nawet zapisane w Konstytucji Kwietniowej w artykule 4 ustęp 1, który brzmi następująco. W ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa. Czyli poza państwem nie ma życia. Poza państwem to znaczy poza biurokracją, poza ramami wyznaczonymi przez biurokrację państwową nie ma życia. Nie może go być w ogóle. Jest to bardzo podobne do formuły przedstawionej przez Benita Mussoliniego, który mówił wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. I jednym z elementów, jeśli chodzi o gospodarkę, jednym z elementów sanacyjnego programu była renacjonalizacja gospodarki. Ja to nawet mówiłem kiedyś w Radio Maryja, że przytoczyłem taki cytat z wypowiedzi wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego na zjeździe przemysłowców w Lwowie w 1929 roku, kiedy tam z sali tych przemysłowców tam zgromadzonych padło pytanie, no dlaczego rząd udziela kredytów inwestycyjnych nawet w sytuacji, kiedy jest stuprocentowa pewność, że nie będą one spłacone. A wicepremier Kwiatkowski powiedział właśnie dlatego. To jest najprostsza,
najskuteczniejszy, najszybszy sposób przejęcia państwowej kontroli nad przedsiębiorstwami. No i dobrze, tyle tylko, że wobec zablokowania narodowego potencjału gospodarczego to ten program jest realizowany za pieniądze pożyczone. A myśmy to już przerabiali w latach 70., kiedy Gierek stworzył iluzję dobrobytu na 5 lat za pożyczone pieniądze, a jak przyszło do spłacania, no to czas prysnął w jednej chwili. Skończyło się katastrofą w 80. roku. Więc tutaj może to być trochę rozciągane w czasie jeszcze, bo to wtedy była sytuacja taka, że Zachód był zainteresowany w tym, żeby katastrofy w Polsce wywołać. Prawda? No więc to wyjaśnił to kiedyś Henry Kissinger w rozmowie, w takim wywiadzie telewizyjnym, który przeprowadził z nim Radek Sikorski, jeszcze był normalnym człowiekiem. No i tam pyta go między innymi w pewnym momencie, czy te kredyty, które finansowe, które Zachód udziela i Sowietom, i nam, Polsce, czy to wynikały z dobrego serca, czy też towarzyszyła temu jakaś kalkulacja polityczna. I Kissinger bez wahania najmniejszego mówił, oczywiście, że towarzyszyła temu kalkulacja polityczna. Nam zależało na tym, żeby te kraje uzależnić od kredytów, tak jak się narkoman uzależnia od narkotyku. Że potem już bez tego nie może wytrzymać. A jak już nie może wytrzymać, jak już się uzależni, żeby mu zacząć stawiać warunki polityczne. No i tak to było. Przecież ja pamiętam, jak w 78 roku, jeśli dobrze pamiętam, w 78 roku przyjechał do Polski prezydent Carter. No i konferencja prasowa była prezydenta Cartera. On postawił warunek, że będzie transmitowana na żywo przez telewizję ogólnopolską. I myśmy wtedy wydawali takie podziemne pismo opinia. I wystąpiliśmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o akredytację na tę konferencję. Oczywiście nie dostaliśmy, ale przez ambasadę amerykańską przekazaliśmy pytania do prezydenta. I prezydent Carter, no nie wiem, czy Państwo pamiętacie tę konferencję prasową, prezydent Carter tam odpowiadał na pytania tych dziennikarzy, tam co wyznaczeni byli i tak dalej, ale mówi tak, a to było na żywo transmitowane, mówi, są tu jeszcze dziennikarze, którzy chcieli być na tej konferencji, ale nie mogli. Ale przedstawili mi pytania, ja te pytania odczytam i na nie odpowiem. I tak się stało. Otóż Gierek był pod presją, no, nie mógł tu się nie zgodzić, bo no co by zrobił, jakby mu na przykład zażądali, że natychmiast musi spłacić, a tu wie pan, to już nie są prawdy. To tak było w 56 roku, kiedy to był słynny kryzys sueski, kiedy prezydent Nasser, egipski prezydent Nasser, znacjonalizował kanał sueski, bo Wielka Brytania i Francja były z tego bardzo niezadowolone. No bo miały dla obsługi kanału miały spore korzyści. I no, chciały jakoś odzyskać kontrolę nad kanałem. W związku z tym w Sèvres pod Paryżem, tam gdzie wzorzec metra jest przekopany, odbyła się tajna narada z udziałem Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela. I tam ustalili taką oto kombinację operacyjną, że Izrael uderzy na Egipt, wojsko izraelskie uderzy na Egipt w strefie kanału, wyrabiając do strefy kanału wojsko egipskie, no, które musi mu zastąpić drogę. I w rezultacie w strefie kanału wywiążą się ciężkie walki. W następstwie tych ciężkich walk kanał Suezki zostaje zamknięty dla żeglugi, no bo przecież jasne, że nie może tam być żadnej żeglugi, jak tam są ciężkie walki, armaty walą i tak dalej. I wtedy Wielka Brytania i Francja zwrócą się do obydwu stron wojujących o wycofanie wojsk ze strefy kanału w interesie bezpieczeństwa żeglugi i swobody żeglugi na kanale Suezkim. Izrael wycofa wojska, oczywiście zainkasowawszy uprzednie wynagrodzenie, a Egipt nie, bo przecież jest u siebie. No co by się słuchał kogoś?
I wtedy wojsko brytyjskie i francuskie, komandosi wylądują tam i zaczną wypierać wojsko egipskie ze strefy kanału i odzyskają w ten sposób panowanie nad kanałem Suezkim. Niech im potem coś Nasser zrobi, prawda? I tak się stało. Tyle tylko, że premier Antony Eden oszukał prezydenta Eisenhowera, bo mu powiedział, że nie będzie żadnej akcji wojskowej w strefie kanału. Że tylko tam dyplomatyczne jakieś tego. I prezydent Eisenhower się wściekł z powodu, że go oszukali. Amerykanie są bardzo czujni na tym punkcie, to wielu ludzi się śmieje. Jak na przykład jedzie do Stanów Zjednoczonych i tam ma napisać w takiej ankiecie, jak wjeżdża, czy będzie próbował obalić przemocą rząd Stanów Zjednoczonych, czy nie chce przypadkiem zabić prezydenta. Bo wiadomo, że nikt się nie przyzna. To prawda, ale gdyby go złapali na tym, to nie tylko będzie odpowiadał za to, co chciał zrobić, ale jeszcze za to, że słama. Amerykanie są bardzo czujni na tym tle. I prezydent Eisenhower zażądał natychmiastowego wycofania wojsk brytyjskich i francuskich ze strefy kanału, bo jak nie, to Ameryka zażąda natychmiastowej spłaty długów wojennych. No i to nie były żarty. I to nie były żarty. To natychmiast wojsko się zapakowało na statki i poleciało do domu. Także wie pan, to tak jest. Więc to jest wszystko za pieniądze pożyczone i tu się sytuacja może powtórzyć. Dlatego to jest takie, wie pan, no co trzeba, co można zrobić? Można domagać się od umiłowanych przywódców bandyta. Po co są politycy? No po to, żeby robili coś dobrego dla państwa, prawda? Po to ich wynajmujemy, bo ważne jest, wie pan, takie spojrzenie proste na państwo. I tu jest odpowiedź na pańskie pytanie. Mamy dwie możliwości. Albo politycy są ojcami narodu, no to ojca to trzeba się słuchać, nie dyskutuje się z nim, tylko bo im pasem może przyłożyć i tak dalej, to się po prostu słuchamy. A tam lepiej, gorzej, tam oni dbają o rodzinę, prawda? Albo też nie są żadnymi ojcami narodu, ani naszymi właścicielami, tylko są grupą ludzi wynajętych przez nas do zarządzania sektorem publicznym. Nam się nie chce, bo my mamy inne tam zajęcia ciekawsze, no to wynajmujemy ich i oni, żeby zarządzali sektorem publicznym. Z tego, jeżeli jest ta druga możliwość, że oni tylko są grupą ludzi wynajętych, ci politycy, no to z tego wypływają ważne konsekwencje. Po pierwsze taka, że sektor publiczny powinien być jak najmniejszy, bo im większy jest sektor publiczny, tym mniejszy jest sektor prywatny, czyli inaczej, prawda? Więc my w naszym interesie powinniśmy dbać o to, żeby sektor publiczny był jak najmniejszy, po pierwsze. Po drugie, żeby uprawnienia tej grupie zarządzającej, żeby oni nie mieli ani jednego uprawnienia więcej ponad to, co jest konieczne do zarządzania tym małym sektorem publicznym. Co jest więcej, to już jest odwrotnie. Bo im więcej oni mają uprawnień, to tym mniej mamy my. Więc my we własnym, no tym się trzeba kierować. W ocenie programów politycznych, polityków i tak dalej. Jeśli na razie się bawimy w procedury demokratyczne, no to trzeba z nich jakoś korzystać umiejętnie. Bo wie pan, no nie ma kogo, żeby nawet zrobił tu przewód. Tak jest. Pożądano, ale broni nie mamy, to co pan chce? No, naród polski jest najbardziej rozbrojonym narodem w całej Europie. Nawet mężni Czesi są w lepszej sytuacji od nas. No i to powiem taką, no nie ma znikąd nadziei, bo kiedyś jeszcze zanim minister Ryszkiewicz nie zabronił urządzania takich spotkań jak to w wojsku, to ja bardzo dużo takich spotkań odbywałem. No i kiedyś z Korwinem byliśmy i zaprosił nas dowódca pułku, który tam poprzednio, akurat mieliśmy wcześniej spotkanie, bardzo zresztą udane, na obiad. No i siedzimy przy tym obiedzie, to dowódca pułku, jego najbliżsi współpracownicy, oficerowie. No i my dwaj. I obiad
wygląda tak, że ci oficerowie narzekają i narzekają i narzekają. Ja wreszcie słucham, wreszcie mówię tak. Panowie, no my, głupi cywile, to my możemy tylko narzekać. Ale wy tu macie czołgi, armaty, karabiny i tego. A jeden z tych oficerów mówi, o, słuszna uwaga. No więc zamieniłem się w słuch, a on mówi, staj, zrobimy. Znikąd nadziei, znikąd nadziei. Jeżeli wojskowi myślą o tym, jak by tu najszybciej przejść na emeryturę i nie mieć przeziurawionego łba, no to co pan od nich chce? Państwa, no, na mnie spoczywa obowiązek, może nie najefektowniejszy, ale pilnowania tutaj pewnego porządku czasowego, no i także dbania o zdrowie pana Stanisława, który właśnie będzie starał się za niedługo przez 2,5 miesiąca prawie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, nie wiem, czy jeszcze w jakichś innych miastach. No już na szczęście nie. Na szczęście nie, no ale właśnie no, coś dla Polski zrobić i zmobilizować naszych rodaków za oceanem, żeby właśnie w tym kierunku brali dobre wzorce z nas, od naszych starszych i mądrzejszych braci w wierze i podobne efekty dla nas tutaj osiągamy. Więc serdecznie dziękuję na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa chce dedykację, to bardzo proszę tutaj do stołu. Nie, pan się prawo, że nie mam.
Ja w podstawie nie wiem tej sprawy, nie tam, ale wiem, że tak było. Jak to przyszedł na to, że jest to pewnie i po stronie żydowskiej, i po stronie naszej, bo to wie pan, tam cała mafia by się tu osiedliła. Możliwe, że to właśnie jest, nie wiem, które czy to nie jest. No, myślę, że tak. Czytaniem komentarzy, bo przeważnie nie robią ponad potrzebę wojskową. Ponad potrzebę wojskową. To jest chciałbym, ale... To nie, to nie pomógł. Nie wyłączył. W powstaniu były niszczone budynki.